Dobry wieczór, Powalski z tej strony, InfoShare Academy. Cześć i czołem, witamy gorąco na naszym meetupie Data Science po godzinach. Chciałbym wszystkich gorąco przywitać. Zanim jednak zaczniemy, tradycji musi stać się zadość. Oczywiście muszę poprosić, żebyście dali znać w komentarzach, czy wszystko działa, czy wszystko jest ok z dźwiękiem, z obrazem, czy nas widać, czy nas słychać, jak to się mówi. I jak otrzymam potwierdzenie od Was w komentarzach, to będziemy mogli zacząć, przejść do rzeczy i zobaczyć, co tam się będzie dzisiaj działo na naszym meetupie. No więc dajcie znać, jak tylko dostanę potwierdzenie, że wszystko jest ok, to będziemy mogli działać. Widzę już tutaj potwierdzenia. Pierwsze, wszystko jest ok, świetnie, świetnie. W takim razie jeszcze raz chciałbym wszystkich bardzo gorąco przywitać na naszym meetupie Data Science po godzinach. Dzisiaj pokrótce chciałbym Wam powiedzieć najpierw, znaczy zacznijmy od tego, że powiem Wam, jaki jest plan działania, co dzisiaj będzie się działo. Dzisiaj w planie mamy dwie świetne prelekcje, dwa świetne wystąpienia. Zaczniemy od Mateusza Boneckiego, który opowie nam, czym jest sztuczna inteligencja dzisiaj, jak to wygląda w tym momencie, a potem jeszcze chłopaki z OLX-a opowiedzą nam o segmentacji, segmentowaniu, o data science, jak oni go używają w OLX-ie i jak są przy tym profesjonalistami. Chciałbym też przypomnieć, jeśli chcecie otrzymać materiały, nagrania z tego, co dzisiaj się dzieje, musicie kliknąć guzik zapisać się na stronie infoshareacademy.com, Data Science po godzinach. Ten link gdzieś tam też pojawi się pewnie w komentarzach. Po prostu chodzi o to, że gdy podzielicie się z nami mailem, to będziemy mogli Wam przesłać wszystkie materiały z tego, co dzisiaj się dzieje. Więc tutaj zachęcam gorąco do tego, żeby tam kliknąć i się zapisać. Wracając, krótki rzut oka jeszcze na agendę, ponieważ będzie jeszcze na koniec sesja pytań i odpowiedzi, Q&A, tutaj wszyscy nasi prelegenci będą odpowiadać na wasze pytania. Przy tej okazji też chciałbym skorzystać z możliwości i podziękować naszym partnerom, dzięki którym mogliśmy jeszcze lepiej wypromować nasze wydarzenie. Tutaj przede wszystkim chcielibyśmy podziękować IT Leaders. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to jest platforma, która odwraca tradycyjne role kandydat rekruter. Chodzi tutaj o to, że jako kandydat tworzycie swój anonimowy, techniczny profil i wskazujecie oczekiwania przy zmianie pracy, a firmy mogą składać Wam dopasowane oferty. Oprócz tego chcielibyśmy też podziękować Machine Learning Gdańsk. Jest to grupa pasjonatów szeroko pojętej analizy danych i uczenia maszynowego, więc jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak ten cały świat w Trójmieście wygląda od kuchni, to tutaj śmiało można się spotykać z osobami z grupy ML Gdańsk. Na wszystkich spotkaniach wszyscy się bardzo gorąco i intensywnie dzielą wiedzą, rozmawiają o ciekawych projektach, więc na pewno warto się tam pojawić, jeśli jesteśmy zainteresowani tym tematem. Oprócz tego chcielibyśmy podziękować InfoShare'owi, czyli InfoShare konferencja. Niedawno, no świeżo jeszcze w pamięci wspomnienia najnowszego wydarzenia. Świetna konferencja, świetna okazja do tego, żeby się spotkać, więc tutaj myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, ale InfoShare organizuje też Tech 3 Camp. Są to spotkania dla geeków, którzy nie boją się tego słowa i są z tego dumni. Są to spotkania dotyczące różnych technologii i już 9 listopada odbędzie się meetup właśnie o Data Science. Jeśli nadal jeszcze więcej chcielibyście się dowiedzieć, jeszcze więcej chcielibyście się nauczyć rzeczy dotyczących data science, no to zachęcamy do wzięcia udziału, do wykupienia, do spojrzenia na szkolenia online. Mamy Akademię Deep Learningu, AWS Masters, Python Academy. Tutaj te kursy często dzielą się, znaczy właściwie praktycznie zawsze dzielą się na tak zwane ścieżki tematyczne. Tutaj w przypadku AWS-u mamy ścieżki dla analityka danych, mamy ścieżkę sztucznej inteligencji, więc tutaj są w sam raz dopasowane do tematów, które byłyby interesujące z punktu widzenia data scientistów. Przy Pythonie no to jest kompleksowy
kurs Pythona od podstaw do zaawansowanych zagadnień, 3 ścieżki tematyczne, godziny nauki, idealny kurs dla tych, którzy chcieliby tutaj w ten data science się wgryźć. No i tutaj ważna informacja, mamy kod zniżkowy, rabat 6%, data science 6, on się kończy. Tutaj trzeba jak najszybciej go wykorzystać, bo niedługo się kończy, ale dla wszystkich, którzy biorą udział w naszym właśnie meetupie, tutaj Data Science po godzinach, mamy ten specjalny kod rabatowy, więc śmiało z niego korzystajcie. Jeśli preferujecie spotkania z trenerami na żywo, no to mamy też w ofercie szkolenia u nas w Akademii. Weekendowy Bootcamp Data Science, kompleksowy kurs uczący i SQL-a, i Pythona od podstaw, i machine learningu, i deep learningu. I tutaj również mamy rabat z kodem Data Science po godzinach. Po prostu zgłaszając się na kurs, możecie podać ten kod, ten rabat. I tutaj no, to jest kurs dla każdego, kto chciałby naprawdę zacząć swoją karierę jako data scientist. Tak jak mówię, kompleksowy kurs, wszystkiego się tam możecie dowiedzieć, jeśli chodzi o podstawy, o to, jak wygląda praca data scientist. Oprócz tego mamy też kurs analizy danych w Pythonie, dla wszystkich tych, którzy zajmują się już analizą danych, ale chcieliby te analizy wspiąć na wyższy poziom, no to tutaj też mogą skorzystać z tego kursu. Nie jest tak rozbudowany jak kurs Data Science, ale nie każdy tego potrzebuje, więc tutaj śmiało też na tę analizę możecie przyjść. No i oczywiście sztandarowy nasz kurs, wieczorowy kurs SQL-a i przetwarzania danych dla wszystkich tych, którzy chcieliby działać z bazami danych. No i wszystkie te kursy, tak jak mówię, Data Science po godzinach, rabat, kod, śmiało korzystajcie. Tutaj te kody są specjalnie dla Was właśnie osób biorących udział w naszych meetupach Data Science po godzinach. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, obserwujemy je na bieżąco, sprawdzamy, patrzymy, więc jeśli będziecie zadawać jakieś pytania, to my chętnie też je przekażemy naszym prelegentom. Dobrze, krótki rzut okiem jeszcze na agendę i będziemy mogli oddać głos Mateuszowi Boneckiemu, który opowie nam, czym jest sztuczna inteligencja dzisiaj. Cześć, Mateuszu. Jestem. Czy jeszcze mamy rzut okiem na agendę, czy też już mam powoli uruchamiać prezentację? Tak, już śmiało możesz zaczynać, śmiało udostępniać swoją prezentację i zaczynamy temat. Dobra, w takim razie uruchamiam prezentację i jesteśmy. Okej. Okay. Czy już prezentację może widać? Chyba nie. A zatem teraz, dobra. Jeszcze chwilkę. Tak, drodzy Państwo. O, czy jest widoczna? Tak, wszystko już jest. Teraz zrobię się full screen i... Dobra, w takim razie tak, nazywam się, może zacznę właśnie od tutaj słów kilka na temat mojej osoby. Nazywam się Mateusz Bonecki i to, dlaczego tutaj się znalazłem, wynika z faktu, iż od długiego już czasu jestem właścicielem firmy DAC Digital, spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, która zajmuje się no, w szczególności także sztuczną inteligencją, a w samej firmie odpowiadam przede wszystkim za projekty badawczo-rozwojowe i wszelkiego rodzaju działania mające na celu wdrażanie nowych produktów i uzupełnianie naszego stosu technologicznego autorskimi rozwiązaniami. No i to, o czym dzisiaj chciałbym słów kilka powiedzieć, to jest no, może temat właśnie taki dość prowokacyjny w tym sensie, że
stawia pytanie, które jest dość, bym powiedział, buńczuczne albo pyszne, i bo mam 40 minut i zamierzam odpowiedzieć na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja dzisiaj. Spróbuję trochę w tym kierunku powędrować i mam nadzieję, że nawet jeśli być może nie wyjaśnię wszystkiego perfekcyjnie albo nie przekonam Państwa do wszystkich moich argumentów i pomysłów, to na pewno zwrócimy wspólnie uwagę i zaczniemy rozmawiać na tematy, które dzisiaj wydają się szczególnie ważne, bo po pierwsze o wadze sztucznej inteligencji, to tym, którzy tutaj się pojawili tak licznie, mówić nie trzeba, to raz, a dwa, to jaki wpływ ona, sztuczna inteligencja i ta cała dziedzina wiedzy i technologii ma na naszą rzeczywistość, no, nie pozostaje na pewno bez echa i staje się coraz częstszym tematem, właśnie ciągłym tematem rozmów u regulatorów, w prawodawstwie, w ekonomii, generalnie wszędzie. I temat, czy będę próbował odpowiedzieć na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja dzisiaj z punktu widzenia tej tutaj przedstawionej na slajdzie tytułowym opozycji, tak, przez przeciwstawienia sobie czy zestawienia uczenia maszynowego z czymś, co nazwałem sobie maszynowym odkryciem czy odkrywaniem. I mając to na uwadze, przechodzę do kolejnego slajdu i przechodzimy, może tak dość też prowokacyjnie, kilka pytań, które pokażą mniej więcej, w jakim kierunku ta prezentacja, zamiast agendy, tak, w którym kierunku ta prezentacja będzie wędrowała. Pytania trochę prowokacyjne, może wydawać nawet absurdalne miejscami, ale postaram się, żeby w ciągu najbliższych 30-40 minut było jasne, jakie jest tak naprawdę ich znaczenie, jakie mają one charakter. Zatem po pierwsze, jak możemy przypadkowo nie wiedzieć, czym jest w ogóle sztuczna inteligencja i dlaczego tego rodzaju sytuacja jest dla mnie przynajmniej nie do pomyślenia. Po drugie, dlaczego wymagamy od sztucznej inteligencji dzisiaj więcej niż wymagali nasi przodkowie. Po trzecie, dlaczego podczas badania ultrasonografem nie pytamy lekarza, w jaki sposób powstaje obraz ultrasonografu albo w jaki sposób otrzymaliśmy właśnie taki, a nie inny rezultat badania. I wreszcie dwa pytania dotyczące tego, dlaczego nie pozwalamy sztucznej inteligencji patentować wynalazków, albo też czy w ogóle jest sensem myśleć o albo zakładać czasopisma naukowe, w których publikacje mogłyby umieszczać sztuczne inteligencje. Mając te pytania w głowie, widzimy, jaki jest mniej więcej zakres tematyczny tej mojego krótkiego wystąpienia i chciałbym zacząć właśnie od takiego pytania związanego z tym właśnie, dlaczego dzisiaj możemy w ogóle nie wiedzieć, czym jest sztuczna inteligencja. I trudno bowiem nie wiedzieć, czym jest sztuczna inteligencja, ponieważ bałbym się, bo jest to tego rodzaju pytanie, które w zasadzie można byłoby zestawić, że nie wiemy na przykład, czym są mosty, nie wiemy, czym są samochody, silniki odrzutowe, nie wiemy, czym są komputery. Bo to, czym sztuczna inteligencja jest, to w zasadzie można powiedzieć w dużym skrócie, jest to pewien wytwór człowieka, nawet jeśli uzyskuje on pewnego rodzaju autonomię. I sięgam tutaj do pomysłów i koncepcji Herberta Simona, znanego nam bardzo dobrze z dziedziny historii sztucznej inteligencji, który, no, do tego zaraz krótko wrócę, razem z Alanem Newellem, tak, jest nagrodzony nagrodą Alana Turinga za ich pracę w dziedzinie tzw. fizycznych systemów symbolicznych, ale jeszcze zanim w latach 70. zaczynają wspólnie z Newellem rozwijać tę koncepcję fizycznych systemów symbolicznych, która dla nich jest ekwiwalentem na tamte czasy tego, czym jest dokładnie sztucznej inteligencji, w swojej pracy o tak zwanych naukach o tym, co sztuczne, zwraca uwagę na potrzebne rozróżnienie, że mamy do czynienia we współczesnym świecie z jednej strony z naukami, czy w ogóle mamy do czynienia z naukami, które zajmują się odkrywaniem praw przyrody, a z drugiej strony mamy też nauki, które zajmują się projektowaniem, jak on to nazywa, nauki o projektowaniu, właśnie nauki, które zajmują się tym, co sztuczne. I tak jak te pierwsze mają na celu odkrywanie pewnych regularności przyrody, świata społecznego, tak te drugie mają na celu tworzenie czy kreowanie czegoś takiego jak artefakty, zatem wytwory człowieka. I tutaj dwie definicje, które chciałbym w tym momencie przedstawić i jednocześnie powiedzieć, że to w bardzo, bardzo wiążący sposób zamyka dyskusję i odpowiada na pytanie, czym jest sztuczna inteligencja jako taka, bo
Powiedziałbym, że sztuczna inteligencja to nic innego jak inteligencja, która przysługuje artefaktom, którą artefaktom przypisujemy, a sam artefakt jest to nic więcej, i tutaj cytat bezpośrednio z samego Herberta Simona, jest to nic więcej jak byt zaprojektowany przez człowieka, który ma zaspokajać ludzkie potrzeby. Mając to na uwadze, bo to pojawia się pytanie. No świetnie, bo tylko jedna rzecz, którą udało się tutaj zrobić, to przerzuciliśmy ciężar gatunkowy odpowiedzi na definicję inteligencji, bo wypada teraz zapytać, no świetnie, jeśli sztuczna inteligencja jest to inteligencja przysługująca artefaktom, a zatem wytworom pracy człowieka czy projektu człowieka, to pojawia się pytanie, co w takim razie przez tę inteligencję rozumiemy. I tu przechodzimy do tego drugiego prowokacyjnego pytania, które wcześniej postawiłem, mianowicie dlaczego dzisiaj, wydaje się, oczekujemy od sztucznej inteligencji więcej niż oczekiwali nasi przodkowie. Oczywiście nie mówimy tutaj za bardzo o dalekiej przyszłości, bo no, myśląc o tym, jak ta przeszłość wyglądała, no, sięgamy tutaj powiedzmy do lat 40., 50., kiedy pomysły z realizacją sztucznej inteligencji nie były tylko i wyłącznie koncepcjami teoretycznymi, ale też miały okazję czy możliwość technologiczną, ażeby te pomysły czysto teoretyczne realizować. Koncepcje, które widnieją na niniejszym slajdzie, nie są, bym powiedział, nie wyczerpują w pełni oczywiście historii sztucznej inteligencji, jest to tylko jakaś tam próbka, bo brakuje tutaj wielu, wielu koncepcji, podejść, metodologii, technik, które no, dwudziestowieczną całą historię sztucznej inteligencji tworzą. Natomiast umieściłem tych kilka paradygmatów, powiedzmy, w badaniach w nauce o sztucznej inteligencji jako dyscyplinie naukowej, gdyż chciałbym się przyjrzeć bliżej temu, jaka jest ich rola i co tak naprawdę, jakie zmiany, przyglądając się chociażby tym kilku podejściom, tym kilku paradygmatom, jakie zmiany w rozwoju sztucznej inteligencji i myślenia o sztucznej inteligencji możemy zauważyć. Więc zacznijmy może właśnie od tego samego początku, bo gdzieś tam jeszcze na przełomie lat 40. i 50. naukowcy gdzieś zaczynający, związani z Alanem Turingiem, a sami plasujący się, powiedziałbym, w obszarze cybernetyki, postawili hipotezę, że systemy, które mają zdolność do dostosowywania się do warunków otoczenia w celu realizacji jakiejś tam funkcji celu, czyli dostarczania pewnego rodzaju, czyli utrzymywania pewnego stanu i maksymalizowania funkcji celu, są bardzo dobrym przykładem właśnie sztucznej inteligencji. Dlaczego takie określenie? No, w tym przypadku inteligencję rozumiano by w dość rudymentarny sposób jako zdolność organizmu czy zdolność systemu poznawczego do dostosowywania się do warunków otoczenia. Później, i tutaj akurat wracamy znowu do fizycznych systemów symbolicznych, czyli koncepcji Alana Newella i Herberta Simona, w przypadku których powiedziano by, że inteligencja, że powiedzieliby, że inteligencja to jest nic innego jak umiejętność doboru odpowiednich środków do realizacji danego celu. I w ich przypadku cała ta wizja inteligencji jako zdolności do postępowania racjonalnego, maksymalizującego znowu preferencje aktora, czy też maksymalizującego funkcję celu założoną dla działania, powiedzieliby, że cała ta inteligencja polega na tym, ażeby przekształcać struktury symboli tak, ażeby dojść od symbolicznej reprezentacji problemu do rozwiązania, do symbolicznej reprezentacji samego rozwiązania. Przykładów można tutaj podawać wiele, tak, bo cała ta ich koncepcja określana jest też bardzo często mianem hipotezy o wyszukiwaniu heurystycznym, i to wszystko, co wiemy na temat algorytmów heurystycznych, to wszystko, co wiemy na przykład na temat problemu rozwiązywania problemu commis-voyagera, akurat u nas w firmie znamy się na tym dobrze, bo od wielu, wielu lat budujemy, tworzymy i wdrażamy nasz system transportowy i optymalizujemy setki, tysiące, miliony już prawie kilometrów tras dla naszych klientów właśnie z użyciem tego systemu. Powiedzielibyśmy, że
Cały ten proces polega na tym, ażeby dać maszynie pewną reprezentację sytuacji wyjściowej, zdefiniować ograniczenia, które nakładamy na rozwiązanie, zdefiniować reguły, w jaki sposób tę strukturę symboliczną reprezentującą problem można przekształcać i w ten sposób maszyna, korzystając tutaj z algorytmów heurystycznych, koniec końców wypracowuje rozwiązanie, może wypracować rozwiązanie, jeśli nie optymalne, to przynajmniej aproksymujące rozwiązanie optymalne gdzieś tam w przestrzeni dopuszczalnych rozwiązań. Bardzo prymitywnie rzecz ujmując, no może nie prymitywnie, bo nie chcę w żaden, bynajmniej w żaden sposób mówić o logice formalnej, możemy sobie pomyśleć, że takim systemem symbolicznym, fizycznym systemem symbolicznym jest na przykład logika formalna, rachunek z rzędu zerowego, gdzie mamy zadaną tezę do dowiedzenia na podstawie założonych aksjomatów. Mamy kilka reguł, którym posługujemy się, przekształcając taką sytuację problemową i taki punkt wyjścia w sytuację problemową i dokonując podstawień i odrywań, stosując metodę dedukcji. W końcu wypracowujemy formalny dowód krok po kroku, będący de facto szeregiem symboli czy szeregiem struktur symbolicznych, które przekształcamy właśnie zgodnie z tymi regułami, czyli na przykład metodą odrywania czy metodą substytucji, gdzie podstawiamy i modyfikujemy odpowiednie, konsekwentnie modyfikujemy zmienne w naszym dowodzie. Dalej. Systemy eksperckie. To jest coś, co no, wiemy bardzo dobrze, jak to najprościej powiedzieć, jest to system ekspercki, to jest nic innego niż zbiór dużej ilości ifów i bardzo często jeszcze zagęszczonych dodatkowo, ale generalnie to jest dość ważny element w rozwoju sztucznej inteligencji, szczególnie z mojego punktu widzenia, dlatego, że tutaj pojawia się już bardzo wyraźnie określone pojęcie wiedzy, czy też bazy wiedzy, na której to rozumowania dokonuje maszyna. Czyli mamy do czynienia z ekspertami, ludźmi, którzy definiują coś takiego właśnie jak taka baza wiedzy, definiują cały szereg reguł opisujących pewną dziedzinę przedmiotową i następnie na podstawie, korzystając z tych reguł, nasz system ekspercki jest w stanie rozwiązywać pewne problemy. No, możemy sobie wyobrazić, że bardzo dobrym przykładem i tego typu wdrożeń i realizacji było zresztą bardzo dużo, bardzo dobrym tego przykładem jest system, powiedzmy system diagnostyczny, gdzie podając maszynie pewien zestaw symptomów, jesteśmy w stanie uzyskać jakąś diagnozę, chociażby właśnie w taki sposób, że wiedząc z jaką temperaturą ciała mamy do czynienia, wiedząc jakie są inne symptomy, że ktoś kaszle, że ktoś kogoś boli głowa, ma gorączkę i tak dalej, jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, jeśli ten szereg warunków jest spełniony, to możemy przewidywać, czy zakładać i przypuszczać, że mamy do czynienia z taką, a nie inną jednostką chorobową. I następnie współczesna sztuczna inteligencja. Żeby uchwycić teraz może to przejście od tych systemów eksperckich do współczesnej sztucznej inteligencji, dla mnie osobiście bardzo dobrze widać na takim dość prozaicznym przykładzie, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z szeregiem tych okresów warunkowych definiujących to, w jaki sposób definiujących warunki, tak, jak jest, przy spełnieniu których możemy stwierdzić, że zachodzi taka czy inna jednostka chorobowa i tak dalej. A z drugiej strony mamy współczesną sztuczną inteligencję, gdzie możemy sobie właśnie wyobrazić, że posiadając dostatecznie rozległą bazę danych zawierającą dane z parametrami pacjentów, u których zdiagnozowano taką, a nie inną jednostkę chorobową. Maszyna współcześnie, maszyna no, ucząca się, maszyna ucząca się, jest w stanie po przejrzeniu takiej dość obszernego katalogu informacji o pacjentach, jest w stanie zrekonstruować drzewo decyzyjne, tak, z którym mielibyśmy do czynienia i które stoi u podstaw, czy leży u podstaw systemów eksperckich w takim właśnie sensie, że nagle to, co wymagane było od eksperta dziedzinowego, od kogoś, kto musi tę wiedzę posiadać,
aby ją skodyfikować i w ten sposób zasilić tak zwaną bazę wiedzy systemu eksperckiego, w tym momencie okazuje się, że to sztuczna inteligencja jest w stanie po przejrzeniu odpowiednio rozległego katalogu przypadków i przeanalizowaniu tego, jaka jednostka chorobowa występuje wówczas, gdy spełnione są takie i takie, takie warunki lub mieliśmy do czynienia z takimi i takimi pomiarami i taką, z takim i takim zgromadzeniem czy materiałem w postaci reprezentacji cyfrowej dla biosygnałów itd., itd., odwraca się zupełnie sytuacja, bo w tym momencie to maszyna jest właściwie generatorem wiedzy, czy też tej bazy wiedzy, podczas gdy wcześniej, żeby taką sztuczną inteligencję rozwiązującą problemy, na przykład diagnostyczne, czy wszystkie inne problemy oparte na podejmowaniu decyzji przy definiowanych kryteriach, mamy do czynienia właśnie z tą zamianą ról. To w tym momencie, i to jest coś, co moim zdaniem najlepiej definiuje to, z czym mamy do czynienia współcześnie, sztuczna inteligencja okazuje się twórcą i generatorem, twórcą wiedzy. Co to teraz tak w praktyce dla nas oznacza? Co to w praktyce dla nas oznacza? Oznacza to, że w wielu, wielu, wielu dziedzinach obserwujemy przejście od tego paradygmatu, w którym musieliśmy zdefiniować cały szereg reguł, a następnie zdefiniowawszy taki szereg reguł reprezentujących właśnie wiedzę dziedzinową, mieliśmy do czynienia z zastosowaniem tej bazy wiedzy w celu implementacji, w celu rozwiązania jakiegoś problemu. Teraz sytuacja się odwraca. Sztuczna inteligencja najpierw jest w stanie wygenerować taką, powiedzmy, bazę wiedzy, a następnie jest w stanie tę bazę wiedzy zastosować do rozwiązywania problemów określonej klasy. To sztuczna inteligencja, mówiąc już właściwie bardzo banalnie, staje się ekspertem, który generuje wiedzę, aby zasilić na przykład system ekspercki albo samemu stosować taką tego rodzaju wiedzę o charakterze, powiedzmy, regułowym do rozwiązywania na przykład problemów o charakterze klasyfikacji. Gdy w 2000, gdzieś tam, nie pamiętam, 14 może, mniej więcej powiedzmy w 14, Google zaczęto stosować sztuczne sieci neuronowe jako podstawowy silnik zarządzający czy służący do rozwiązywania problemów translacyjnych, do przykładu, czyli nasz cały Google Translate, można powiedzieć, że jest to bardzo dobry przykład tego, że odchodzimy od rozwiązywania problemów tutaj translacyjnych z paradygmatu, w którym najpierw zajmowano się rekonstrukcją reguł morfologicznych, składniowych, syntaktycznych, tak, semantycznych itd., na podstawie których można było dokonywać przekładu. Teraz znajomość tych reguł jest niepotrzebna, ponieważ sztuczna inteligencja nie musi ich w zasadzie poznawać i jest dużo bardziej efektywniejsza, jeśli upanowuje język tylko na podstawie samej analizy danych, posługując się zupełnie innego rodzaju reprezentacją wiedzy dziedzinowej niż ta, którą znamy chociażby właśnie z klasycznej czy standardowej gramatyki. Zatem to, co dzieje się w tym dzisiaj, to, co jest kluczowe dla sztucznej inteligencji dzisiaj, powiedziałbym, że jest to przede wszystkim, a właściwie w głównej mierze, przejście od tego, że wiedza musi zostać stworzona i wypracowana przez człowieka, który w ten sposób taką wiedzą zasili system. Teraz to system sam taką wiedzę generuje. I co w związku z tym dla nas, jaka informacja dla nas płynie? Jakoś dobre 10 lat temu, jak sobie przypominamy, Chris Anderson w takim artykule w Wired napisał, że mamy w zasadzie do czynienia już w tym momencie ze śmiercią teorii. To znaczy, że nikt dzisiaj nie potrzebuje dokładnej reprezentacji jakiejś dziedziny, na przykład dziedziny, jaką jest mechanika czy dynamika ciała punktu materialnego, mechanika newtonowska. Dzisiaj nie potrzebujemy znać się na tym, jak wyglądają podstawowe twierdzenia, podstawowe prawa rządzące rzeczywistością. Dzisiaj wystarczy nam jedynie to, że mamy dostatecznie dużo danych, które przeanalizowane przez maszynę będą w stanie, czy posłużą do wypracowania pewnego modelu, który nie musi mieć nic wspólnego z aksjomatami mechaniki newtonowskiej, ale będzie w stanie rozwiązywać problemy, w szczególności będzie w stanie dokonywać predykcji tego, jak na przykład zachowywać się będzie punkt materialny w takich, a nie innych warunkach. Chris Anderson, pisząc te słowa, powiedział, że twierdził, że nauka teoretyczna umiera, a rodzi się i pełną dominację zdobywa
nauka, właśnie, nauka o danych. Nauka o danych w takim sensie, że do tego, aby poznawać rzeczywistość, nie musimy już poznawać reguł, które rządzą zjawiskami przyrodniczymi, wystarczy, że nauczymy się pracować na danych w taki sposób, ażeby z analizy samych danych dokonywać wyprowadzać wnioski na temat samej rzeczywistości. Gdy spojrzymy na to powiedzmy z takiego elementarnego dystansu, ja bym nie widziałbym tutaj jakiejś wielkiego zaskoczenia albo totalnej innowacji, ponieważ myśmy tego typu wynalazki w historii nauki już widzieli. Gdy nagle okazywało się, że mamy do czynienia z czymś takim jak matematyzacja przyrodoznawstwa właśnie u Newtona, kiedy zaczęto wprowadzać, kiedy aparat matematyczny stał się podstawowym sposobem uprawiania nauki, myśmy w zasadzie zgodzili się na to, że zabieramy sobie z oczu te wszystkie rzeczy, które w rzeczywistości fizycznej widzimy i nagle zaczynamy operować w bardzo abstrakcyjny, bardzo złożony sposób z wykorzystaniem aparatu matematycznego na symbolach. I w dużym skrócie okazuje się, że pracując na symbolach mamy ostatecznie wnioski na temat rzeczywistości. Nigdy nie byłem przykładowo w Rosji, ale mogę powiedzieć jedno, że gdyby się okazało, gdyby ktoś mi teraz powiedział, że jeśli w jakimś mieście w Rosji, w którym mnie nie było, pada deszcz, to ja jestem w stanie w tym momencie dokonać właśnie pewnej pracy na symbolach, przeanalizować moją dotychczasową wiedzę i pracując tylko i wyłącznie na symbolach, jestem w stanie wypowiadać się o rzeczywistości, której w życiu na oczy nie widziałem. I o ile taka symboliczna reprezentacja, wzbogacona jeszcze o aparat matematyczny, jest w stanie dostarczyć nam środków do pełnej analizy rzeczywistości fizycznej, w taki sam sposób dzisiaj możemy powiedzieć, że następuje nie tyle matematyzacja samego przyrodoznawstwa, co właściwie następuje dataizacja, może to słowo będzie trzeba się jeszcze nad nim zastanowić, ale dataizacja nauki w takim sensie, że teraz nie tylko czysty aparat matematyczny, ale także wszystko to, co znamy jeszcze dodatkowo ze statystyki, z rachunku prawdopodobieństwa i tak dalej, staje się narzędziem, które pozwala nam rzeczywistość poznawać, pracując tylko i wyłącznie na danych. Jest taka formuła, czy powiedzmy taka koncepcja niejakiego Johna Greya, który też skądinąd oznaczonego uhonorowanego nagrodą Turinga, który mówi o czterech paradygmatach w nauce. I pierwszy z nich to jest ten taki paradygmat, powiedziałbym, on go nazywa dokładnie empirycznym. Empirycznym, czyli takim, który opiera się wyłącznie na obserwacjach i to, do jakiego rodzaju wniosków czy poznania dochodzimy w tym paradygmacie, poznając rzeczywistość w tym paradygmacie, to są to co najwyżej pewne uogólnienia naszych obserwacji. Drugi, uogólnienia naszych obserwacji potocznych, codziennych, organoleptycznych, na podstawie organoleptycznych spostrzeżeń. Gdy mamy do czynienia z teorią, to mówimy tutaj o czymś dokładnie o przyrodoznawstwie newtonowskim, o przyrodoznawstwie zmatematyzowanym, gdzie przez teorię, dość istotne, przez teorię rozumiemy zaksjomatyzowany system twierdzeń. I to jest w zasadzie, no, kwintesencją czegoś takiego mogłaby być właśnie dynamika newtonowska z jej trzema podstawowymi filarami, zasadami. I ten paradygmat od właśnie XVII wieku dominuje aż do upowszechnienia się komputerów i pojawienia się komputerów, kiedy to nagle paradygmat obliczeniowy wraz z rolą symulacji okazuje się, że staje się wiodącym i obecność komputera w pracy naukowców, zwłaszcza w naukach przyrodniczych, w ogóle nikogo w żaden sposób nie dziwi. Wreszcie, i to jest coś, co powiedziałbym, stanowi właściwe stanowi sedno tego, jak nauka wygląda dzisiaj. I to jest dokładnie ta sama nauka, którą właśnie Chris Anderson z Wired nazywa nauką o danych i nauką wspomaganą właśnie przez naukę o danych. To jest właśnie sytuacja, w której dzisiaj się znajdujemy. Trzeba jednak zauważyć jedno, że każdy z tych etapów, i popatrzmy sobie na to w ten sposób, każdy z tych etapów oznacza coraz to
większą utratę nad tym, co się dzieje w procesie poznawczym. Bo najpierw, gdy mówimy o tej empirii, gdy mówimy o takim potocznym postrzeganiu rzeczywistości, wszystko jest jasne i zasadniczo proste, bo to właśnie tak. To, co widzimy, to opisujemy, to katalogujemy, z tego wyciągamy wnioski. Mówiąc krótko, świat reprezentowany przez twierdzenia nauki jest dokładnie taki sam, jak świat, który człowiek tak zwany z ulicy na co dzień percypuje i w którym uczestniczy. Kiedy mówimy już o aksjomatyzacji, o teoretycznych twierdzeniach itd., itd., no to się okazuje, że to aparat matematyczny nagle zaczyna troszeczkę pośredniczyć w naszym rozumieniu rzeczywistości. Później okazuje się, że partnerem w naszej konfrontacji z rzeczywistością jest komputer i to on i jego symulacje, obliczenia stanowią jakiś element naszego procesu poznawczego i naszego docierania do rzeczywistości, podczas gdy w tym ostatnim paradygmacie data science, to już nawet nie teoria i podejście teoretyczne, to nie badania wykorzystujące metody numeryczne czy symulacje i tak dalej, ale dokładnie tylko i wyłącznie operacje na danych stanowią główny proces, dzięki któremu poznajemy rzeczywistość. A co się z tym wiąże? Wiąże się z tym przede wszystkim to, że proces uczenia się, czy proces poznawania rzeczywistości staje się dla nas w pewnym sensie coraz mniej przejrzysty. Gdy teraz postawimy sobie pytanie, do tej nieprzejrzystości za chwileczkę jeszcze wrócimy, natomiast teraz mówimy o sytuacji, w której mamy do czynienia z tymi właśnie charakterystycznymi dla dzisiejszego sposobu myślenia maszynami, które rzeczywistość poznają, ale, i tu zwracam uwagę na jedną rzecz, one poznają tę rzeczywistość w dość interesujący sposób. Oczywiście każde uczenie się jest w jakiś sposób, jest poznawaniem siebie, poznawaniem rzeczywistości. To jest charakterystyczne tak dla wszystkich systemów poznawczych, człowieka, zwierząt, sztucznej inteligencji, ale musimy zwrócić uwagę na to, że o ile każdy sposób uczenia się, czy uczenia się w ogólności oznacza nic innego jak zmianę stanu pamięci podmiotu uczącego się, co sprawia, że w analogicznych sytuacjach w przyszłości, poprzez to, że jego pamięć podległa czy uległa zmianie, będzie on, ten agent poznawczy, ten system poznawczy funkcjonował troszeczkę inaczej. Pytanie teraz, jak ten proces uczenia się w zasadzie wygląda? No standardowo, powiedzmy, ujęć procesu uczenia się w psychologii, w neuronauce, w cognitive science mamy mnóstwo, ale przyjmujemy sobie bardzo takie proste, ramowe rozwiązanie, w którym wychodząc od obserwacji jakichś indywidualnych, jednostkowych faktów, dokonujemy czegoś w rodzaju uogólnienia. Czyli tworzymy, powiedzmy, jakąś tam ogólną hipotezę, na podstawie której przyglądamy się po raz kolejny faktom, czyli stosujemy ją w praktyce, stosujemy ją dalej w naszych czynnościach poznawczych i następnie dokonujemy na tej podstawie sprawdzenia. Taka hipoteza, jeśli się oczywiście sprawdzi i utrzyma przy kolejnych obserwacjach, ten mój przykład właśnie z moim nigdy nieistniejącym czy nie zaszłym pobycie w Rosji, a jednocześnie rozeznaniu w tym, że jeśli tam pada deszcz, to gleba i drogi są mokre. To uogólnienie, które kiedyś sobie wypracowałem właśnie dokonując obserwacji, jest niczym innym jak właśnie zastosowaniem i sprawdzeniem, jest polega później zastosowaniu i sprawdzeniu w praktyce. I teraz mając to na uwadze, zadajmy sobie pytanie, czy sztuczna inteligencja w momencie, w którym mówimy, że ona się czegoś uczy, czy ona faktycznie uczy się tego w taki sposób, jak my uczymy się w szkołach, czy też to uczenie się wygląda nieco inaczej. Cała właśnie specyfika sztucznej inteligencji dzisiaj, i to jest to clue, do którego bym chciał zmierzać, polega przede wszystkim na tym, że jej uczenie się jest jednocześnie odkrywaniem. To nie jest sytuacja, w której sztuczna inteligencja dokonuje analizy danych, uogólnia, tworzy hipotezy, tworzy modele itd., itd., ale ona jednocześnie robi to w sposób nowy, nowatorski. Czyli ta konceptualizacja, to tworzenie hipotez, to uogólnienia, to budowanie modeli itd., które sztuczna inteligencja dzisiaj praktykuje, jest de facto sposobem odkrywania rzeczywistości, odkrywania pewnych jej własności, pewnych charakterystyk, korelacji itd., a nie z takim szkolnym uczeniem się, gdzie mamy do czynienia tak naprawdę z sytuacją, że jeśli się dokona jakiegoś uogólnienia, nauczyciel koryguje ucznia i przywraca go
z jego pomysłami na powrót do tak zwanego state of the art, do aktualnego stanu nauki i techniki. To znaczy dokonuj uogólnień, eksperymentuj, próbuj, ucz się, ale koniec końców mamy ten korpus, mamy state of the art, mamy istniejące teorie, które ciebie obligują i które ciebie wiążą. Jeśli teraz patrzę na zegarek tutaj, jeśli teraz króciutko byśmy sobie właśnie to chcieli podsumować, to pojawia nam się kwestia właśnie udziału sztucznej inteligencji w kreowaniu wiedzy. Dzisiaj to uczenie się sztucznej inteligencji nie jest właśnie przyswajaniem tej istniejącej już dobrze skodyfikowanej wiedzy, lecz jest właśnie odkrywaniem czegoś nowego. Jest odkrywaniem, tworzeniem wiedzy, która w jakiś sposób w rzeczywistości nie funkcjonuje. Gdy teraz sobie spojrzymy na konsekwencje tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja funkcjonuje w systemie poznawczym, powiedzmy sobie, że każdy z tych kroków, z którymi mieliśmy przed chwilą do czynienia, od obserwacji przez teoretyczne zapośredniczenie rzeczywistości, przez ten paradygmat symulacyjny, obliczeniowy, skończywszy na paradygmacie właśnie data science, każdy z nich, powiedzielibyśmy, zwiększa tę nieprzejrzystość, czy nieprzezroczystość, czy brak transparencji epistemicznej, poznawczej. Fachowo, powiedzmy, definiuje się gdzieś to tam, że w taki sposób, że mamy do czynienia z agentem poznawczym, który nie zna wszystkich epistemicznie istotnych aspektów właśnie procesu poznawczego. Ktoś, kto korzysta ze sztucznej inteligencji w tym dzisiejszym rozumieniu i pracuje na sztucznych sieciach neuronowych, czyli na modelach typu black box ma do czynienia koniec końców z tym, że naukowiec, powiedzmy, czy ktokolwiek inny korzystający z wniosków i predykcji generowanych przez taką sztuczną inteligencję nie ma pełnej kontroli, nie ma pełnego rozeznania w tym, jak ona do tych rezultatów doszła. I ta nieprzyziemność czy nieprzezroczystość epistemiczna jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza wtedy, kiedy okazuje się, że ma ona istotny wpływ na człowieka funkcjonującego w systemie społecznym, ekonomicznym itd. Mam wrażenie, że powoli powinienem zmierzać do końca, ale tu myślę, że moderator i gospodarz będzie mnie stosownie temperował. Przypomnę tutaj dwa ustępy z RODO, które mówią o tym, że osoba, która korzysta, może inaczej, w stosunku do której, czy dane na temat do której zostaną wykorzystane przez system, który dokonawszy analizy tych danych wyda jakąś decyzję, która tutaj się mówi o czymś takim jak w znaczący sposób będzie dla tego, dla podmiotu, dla człowieka, którego dane zgromadzono, wiążące i będzie wywierała jakiś wpływ na tego człowieka, wówczas taka osoba ma prawo do oczekiwania wyjaśnienia, dlaczego tego typu decyzja, a nie inna, została podjęta. Jeśli my sobie pomyślimy teraz, co to tak naprawdę znaczy dzisiaj dla firm, naukowców, ale powiedzmy sobie przede wszystkim dla przemysłu, tak? Dla sektora IT, który rozwija projekty związane ze sztuczną inteligencją. Co to oznacza, że prawo i regulator dostarcza konsumentowi prawo do tego, żeby oczekiwać wyjaśnienia, dlaczego system zachował się w taki, a nie inny sposób, jest dość ciekawe. Natomiast jest dość ciekawe w tym sensie, że zestawiając to z tym, w jaki sposób korzystamy z innych usług i z innych produktów, tak, i z innych technologii w naszej rzeczywistości, nie jest to tak naprawdę do końca jasne, dlaczego w stosunku do sztucznej inteligencji mielibyśmy zrobić wyjątek. Bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że właśnie, i dochodzimy do mojego prowokacyjnego pytania z początku tego o sonografię, dlaczego pacjent, który przechodzi właśnie przez badanie ultrasonografem, nie pyta zazwyczaj, nie oczekuje wyjaśnienia, dlaczego mamy taki, a nie inny rezultat. I odpowiedź na to pytanie jest moim zdaniem dość jasna. Jeśli założymy właśnie, że sztuczna inteligencja dzisiaj to jest sztuczna inteligencja, która dokonuje
aktualizacji swojego systemu wiedzy dokonuje autonomicznie. Produkt wytwarza wiedzę, na podstawie której następnie rozwiązuje problemy, ponieważ standardowe technologie, takie jak na przykład ultrasonografia, one są epistemicznie przezroczyste i to powiedziałbym epistemicznie przezroczyste w całości. Żeby zrozumieć to, w jaki sposób działa ultrasonograf, wystarczy sięgnąć, poczytać trochę i okaże się, że mówimy, bo opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu prawa Dopplera i milion odwołań literaturowych, potężne konferencje. Temat jest całkowicie przejrzysty, transparentny, przedyskutowany, wystawiony na dyskusję i krytykę publiczną. W związku z czym nikt nie będzie oczekiwał, że teraz tego rodzaju rzecz musi podlegać wyjaśnieniu i tego typu prawo powinno się pacjentowi zaoferować. Co więcej, mówimy tutaj o regulacjach, które nakazują, ażeby rozwiązania tego typu przeszły przez test, przez odpowiednie certyfikacje, no, konieczne dla uzyskania, powiedzmy, statusu wyrobu medycznego i możliwości prowadzenia go na takie, a nie inne rynki. Więc tych rzeczy, tych, powiedzmy, możliwości do przedyskutowania, do publicznego pokazania, w jaki sposób ten system funkcjonuje i dlaczego możemy mu zaufać, jest bardzo dużo. W przypadku sztucznej inteligencji tak nie jest i ta nieprzejrzystość epistemiczna jest czymś, co ją w bardzo silny sposób definiuje. I myślę, że zmierzając już powoli do końca, chciałbym przyjrzeć się jeszcze jednemu zagadnieniu, mianowicie pomijając już tu być może jakiś pojedynczy slajd, że całe to zagadnienie tak zwanej explainable AI, czyli wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, będzie tak długo generowało pytania i wątpliwości i problemy, jak długo nie postawimy sprawy definicji sztucznej inteligencji w sposób dość prosty, mówiąc mianowicie, że sztuczna inteligencja współcześnie to jest taka sztuczna inteligencja, taka forma inteligencji, która polega przede wszystkim, i to jest jej cechą definicyjną, polega na tym, że dokonuje autonomicznej, samodzielnej zmiany we własnych zasobach poznawczych, we własnych strukturach wiedzy, we własnych modelach. I uwaga, bardzo często w taki sposób, że te zmiany i sam model są dla nas poznawczo, dla nas, dla człowieka, poznawczo niedostępne. I zaczyna to przypominać po prostu taką sytuację, ktoś może trochę trywializując, sytuację, w której mielibyśmy do czynienia z, powiedzmy, lekarzem, co do którego wiemy, że świadczy tego typu usługi, ale że świadczy tego typu usługi i świadcząc tego typu usługi spoglądamy na niego i w zasadzie pytamy, ale na podstawie czego? No, nikt tego nie wie, nie wiadomo, jak studia ukończył, nie wiadomo, gdzie się szkolił, nie wiadomo, jak rozumie medycynę, nigdzie nie publikował, nigdy się na ten temat nie wypowiada, niespecjalnie wiemy i teraz pytanie, z którym teraz mamy do czynienia, jest takie, czy można iść do niego jako lekarza? Odpowiedź brzmi nie. Nawet prawo to wyklucza, mamy całe, powiedzmy, zawody zaufania publicznego, mamy regulacje dotyczące praktyk profesjonalnych i tak dalej. Znowuż sztuczna inteligencja, działając w taki sposób, że wykorzystuje swoją wiedzę, tego rodzaju procesów certyfikacji, homologacji po prostu nie posiada. I myśląc sobie, w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem, ja tutaj pominę już teraz może, bo czasu wydaje mi się zaczyna mi brakować, podsumuję to może w taki sposób, że definicja, którą powiedzmy przyjmują regulatorzy, a tutaj sięgnę do definicji, którą znajdujemy w dokumentacji Komisji Europejskiej, która mówi, że sztuczna inteligencja jest to system, który odbiera dane z otoczenia, dostarczane właśnie przez sensory, następnie w jakiś tam sposób przy użyciu modeli, algorytmów, silników inferencyjnych dokonuje przetworzenia tych informacji, a następnie podejmuje decyzje, które następnie przekuwane są w działania. To jest ten schemat, który widzimy po lewej, to jest copy and paste z dokumentu czym jest sztuczna inteligencja i wytycznych dla polityki do spraw sztucznej inteligencji i Komisji Europejskiej. To jest definicja, na której opiera się ta legislacja. Jeśli spojrzymy na to, co mamy po prawej stronie, i to jest ostatnie 5 lat, ta lewa strona naszego slajdu. Po prawej stronie widzimy natomiast rycinę, która pochodzi z książki Johannesa von Exquilla, takiego niemieckiego
biologa teoretycznego, powiedziałbym trochę takiego biocybernetyka, który mówi dokładnie to samo, że mamy świat, mamy obserwacje tego świata, mamy przetworzenie symboliczne tych obserwacji, mamy wydawanie decyzji na podstawie tego, tych tak przetworzonych symbolicznie obserwacji i wreszcie mamy, no, to tutaj jest taki niemiecki termin Handlungsorgan, czyli nic innego tak naprawdę jak efektor czy aktuator, który dokonuje zmiany na rzeczywistości zewnętrznej. Jeśli to ma stanowić punkt wyjścia do myślenia o tym, jak ta sztuczna inteligencja funkcjonuje w rzeczywistości dzisiaj, to powiedziałbym, że musimy zdecydowanie zarzucić podejście takie, które próbuje wypracować pojęcie sztucznej inteligencji, zbierając do kupy, że tak powiem brzydko, różne technologie, które w tej dziedzinie się dzisiaj znajdą, bo widzimy tu dokładnie wszystko, co ze sztuczną inteligencją może się kojarzyć. Sensory, roboty, sensory, robotykę, podejmowanie decyzji, myślenie. Nie, to jest dobry pomysł, ale on nie sprawdza się o tyle, że pomija zupełnie sedno tego, że sztuczna inteligencja dzisiaj to jest system poznawczy, który autonomicznie generuje wiedzę i sam bez niczyjej kontroli tę strukturę wiedzy, na której się opiera, może modyfikować i co więcej, przy dużym stopniu nieprzejrzystości epistemicznej, nie dając podmiotowi, regulatorowi, użytkownikowi, klientowi, konsumentowi możliwości sprawdzenia i przeanalizowania tego, co się w jej wnętrzu dzieje. I dlatego tak naprawdę budzi ona tyle wątpliwości i gorących dyskusji. I myślę, że w tym momencie powiem stop, przechodząc do slajdu początkowego i dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia i za cierpliwość w wysłuchiwaniu tutaj mojej narracji. Ze swojej strony dodam tylko tyle, że slajdy, które tu Państwo widzieliście, trochę powiedziałbym oszczędne, tak żeby nie zatrzymywały procesu myślowego i narracyjnego po mojej stronie i Państwa stronie również. Zostaną uzupełnione i bogatsze o szczegóły wszystkie, które dzisiaj traktowaliśmy, zostaną tutaj udostępnione naszym gospodarzom i będą do Państwa dyspozycji, jak się okazuje, najprawdopodobniej już jutro rano. Także raz jeszcze dziękuję. No i jestem do dyspozycji w części, w której będziemy mogli podyskutować i wymienić parę uwag na temat tego, co tu zostało powiedziane. Raz jeszcze bardzo dziękuję i czekam na pytania w części Q&A. Dziękujemy Ci, Mateuszu, ogromnie za prezentację, za przedstawienie nam tego skomplikowanego w gruncie rzeczy i przenikającego tematu najróżniejsze aspekty tego, co się dzieje na świecie. Pojawiło się jedno pytanie w ramach troszeczkę może rozluźnienia atmosfery. Czy powiedz mi, czy słyszałeś o czymś takim, bo czy słyszałeś o czymś takim, że już jest stworzona taka sztuczna inteligencja, taka sztuczna inteligencja, która została wyłączona, ponieważ chciała zniszczyć ludzkość. Czy słyszałeś o takich sytuacjach? Powiem tak, że nie słyszałem, ale to wynika przede wszystkim dlatego, że sam jestem dość sceptyczny co do tego, kiedy mówi się o sztucznej inteligencji właśnie w taki sposób, że uwaga, zaczyna zadawać pytania na temat niszczenia ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Ona może te pytania zadawać, ja się nie zdziwię, że ona te pytania będzie zadawała, natomiast to, z czym mam problem, to czy ona może zechcieć wiedzę uzyskaną po tym, jak zacznie na takie pytanie udzielać odpowiedzi albo uzyskiwać odpowiedzi, czy ona może zechcieć cokolwiek w tym kierunku zrobić. Gdzieś tam w tyle tej, powiedzmy na jakimś tam innym slajdzie niepokazanym, ale który Państwo otrzymacie, to się znajduje. W tej takiej dość popularnej, organizującej cały dyskurs knowledge management, ale też w dużej mierze data science, ta piramidzie, która pokazuje relacje pomiędzy danymi, informacją, wiedzą i mądrością, jest właśnie coś takiego na samym końcu właśnie jak ta mądrość. I ta mądrość to jest nic innego jak zdolność do posiadania pewnych preferencji, czy też przyjmowania i posiadania pewnej funkcji, celu, którą trzeba maksymalizować czy tam minimalizować w ramach procesu poznawczego. No i teraz pytanie brzmi, czy sztuczna inteligencja samodzielnie jest w stanie zmienić
sobie preferencje i cele i wartości, tak, które, no, już poszerzając i trywializując, cele i wartości, preferencje, które posiada. To znaczy, czy może się pojawić tak, może się zdarzyć sytuacja taka, że ta sztuczna inteligencja nagle, wiedząc o tym, że są zdarzenia, które, czy też powiedzmy są sekwencje działań, które mogą prowadzić do takich, a nie innych skutków, czyli na przykład strzelanie do ludzi może tych ludzi uśmiercić, wykorzystanie broni masowego rażenia może doprowadzić do totalnej wojny, tak, czy wojny wyniszczającej i tak dalej, i tak dalej. Czy w związku z tym samego faktu, że coś się wie, że coś do czegoś prowadzi, że w jakiś sposób można na rzeczywistość wpływać, pojawia się inna niż wywołanie, tak, funkcji jakiejś randomowej, inna optyka, która sprawi, że sztuczna inteligencja zmieni po prostu swoje preferencje i zacznie działać w innym celu niż takim, którym została stworzona. Jeśli zadaję tego rodzaju pytania, to znaczy, że w korpusie językowym, w którym funkcjonowała, tego typu pytania są istotne do postawienia i znalazł się słownik, tak, ażeby je postawić. Natomiast z tego, że coś, o czymś można mówić i coś się rozumie i coś się nawet poznaje co do przyczyn, skutków, korelacji, nie wynika w żaden sposób to, że coś z tych przedmiotów naszego poznania nagle stanie się przedmiotem naszych preferencji, bo są to zupełnie dwie różne sprawy. I niewątpliwie wszelkie dyskusje, które będą się pojawiały i dotyczyć będą tego, czym jest sztuczna inteligencja w tym ogólnym sensie, czyli ten artificial general intelligence, taka, która nie jest ograniczona tylko i wyłącznie do rozwiązywania poszczególnych problemów, będzie się z tym zagadnieniem również mierzyła, bo pytanie, czy będzie to doskonała replika ludzkiego umysłu, który właśnie opiera się i w szczególności posiada preferencje i te preferencje potrafi modyfikować z jakichś powodów, czy to jesteśmy w stanie w systemach sztucznej inteligencji w tym generalnym sensie również odzwierciedlić. Jest kwestią otwartą, ale trzeba mieć świadomość właśnie tej różnicy pomiędzy tym, że coś, co poznajemy, co jest faktem, nie w żaden sposób nie jest w stanie wygenerować preferencji, żeby któryś z tych faktów, które poznajemy nagle, okazał się dla nas bardziej wartościowy niż inny i powinniśmy dołożyć wszelkich starań i instrumentalnie wykonywać te czynności, które doprowadzą do wystąpienia, tak, tego nowego, preferowanego stanu rzeczy, skutku i tak dalej. Dzięki ogromne za wyczerpującą odpowiedź. Ale nie słyszałem o tym temacie. Tak. Znaczy, w internecie różne tego rodzaju historie chodzą, ale tutaj naprawdę dzięki wielkie za odpowiedź, bo dowiedziałem się kilku rzeczy, na które sam osobiście też nie zwracałem uwagi, gdy takie tematy gdzieś tam się pojawiały. Więc ogromne dzięki, Mateuszu. Rzucając okiem na naszą agendę, w tym momencie już przygotowują się do startu Tomasz, Piotr i Mikołaj, chłopaki z OLX-a, którzy opowiedzą o tym, jak korzystają z data science u siebie i jak robią to jako profesjonaliści. Więc zapraszam już tutaj do dołączenia Tomka, Piotra i Mikołaja. Czołem, widzę, że mamy, dobra, mamy już komplet, mamy wszystkich. Więc chłopaki, no, zachęcam do odpalenia waszej prezentacji i oddaję wam głos. Cześć, wielkie dzięki. Dobry wieczór wszystkim. Sprawdźmy tylko, czy prezentacja jest widoczna. Jest. Zawsze ten taki moment suspensu i pytanie, czy zadziała, czy nie. Także jeszcze raz dobry wieczór. W imieniu naszym chcielibyśmy was powitać na naszej prezentacji, która będzie dotyczyła pewnego case study, temat pewnego projektu, który realizowaliśmy w ciągu ostatniego roku. Dzisiaj będę miała przyjemność prezentować ja, jak i też Maj. Chłopacy się sami na pewno przedstawią. To jest ten moment, kiedy mówicie. No to ja zacznę. Cześć, nazywam się Piotrek, pracuję 4 lata w OLX-ie, w zespole Data Science for Monetization, którym zarządza Tomek, i byłem właśnie jedną z osób, które zajmowały się w ostatnim roku tym projektem, którym dzisiaj wam opowiemy. Cześć, jestem Mikołaj, też pracuję u Tomka w zespole od jakiegoś ponad roku chyba, ogólnie w OLX-ie od 2 lat. Jako data scientist i też pomagałem Piotrowi
stworzyć ten projekt, o którym dzisiaj opowiemy. I opowiemy wam wszystko, czyli to, co się udało, ale też to, co się nie udało, bo zazwyczaj jak się prezentuje jakiejś stadii, to wszyscy się chwalą, jak to fajnie wszystkie projekty wyszły. Natomiast pokażemy wam dokładnie, gdzie utknęliśmy, gdzie mieliśmy problemy, gdzie upadliśmy, ale też pokażemy wam, dlaczego wierzyliśmy w to, że ten projekt ma sens i jest sens o niego walczyć i starać się dalej, aby wszystko zadziałało. Więc tytułem tego, czego możecie oczekiwać w ciągu najbliższych 45 minut. Na początek pochwalimy się największą internetową firmą, o jakiej być może jeszcze nie słyszeliście, czyli o LX Group. Opowiemy o problemie, który mieliśmy do rozwiązania, o rozwiązaniu tegoż problemu, wpływie, jakie to rozwiązanie miało na sam problem i sytuację w organizacji. Opowiemy też o tym, jak organizowaliśmy deployment i scaling. Pokażemy parę przykładów z rzeczywistości, które myślę, że można zobaczyć, co pokazuje model i jak to rezonuje z rzeczywistością. Opowiemy o demokratyzacji, na koniec zamkniemy to pewnymi takimi rekomendacjami, które widzimy, oraz czasem na Q&A. W przygotowaniu tej prezentacji pomagał nam grafik i zrobił nam kilka fajnych slajdów, których nie wstydzimy się pokazać. Ich rolą jest też troszeczkę przykrycie naszych anglojęzycznych makaronizmów, które będziemy raz po raz wtrącać, za co purystów językowych serdecznie przepraszamy, ale tak to jest, że język polski, nasz ojczysty, sprawia nam czasami dużo trudności z wyrażeniem pewnych fachowych terminów, które w języku angielskim są po prostu o wiele prostsze do przekazania, także mam nadzieję, że to nie będzie problem. Okej, nie wiem, kto z was słyszał o OLX Group, bo sam OLX jest częścią właśnie większej grupy, takiego konglomeratu różnego rodzaju marek globalnych, właściwie jest ponad 20 tych marek na całym świecie i obsługujemy ponad 300 milionów klientów. W Polsce jest to Oto Dom, Oto Moto, OLX, jak i też Fixly. Natomiast jeżeli pojawicie się w innych krajach europejskich, możecie spotkać na przykład Storie, czy też Letgo, czy też, znaczy Letgo to już jest Turcja, natomiast wszędzie na świecie jeszcze też funkcjonują inne marki. I dzięki temu mamy się też od kogo uczyć. W całym OLX Group pracuje ponad 10 tysięcy osób, ludzi z różnym tłem kulturowym, z różną wiedzą, z różnym doświadczeniem i to pozwala nam budować rzeczywiście bardzo zdywersyfikowane zespoły i też wymieniać się tą wiedzą pomiędzy rynkami. I jeżeli mielibyśmy się skupić na samej Europie, to tam docieramy do około 140 milionów użytkowników każdego miesiąca. Są to kraje od Portugalii po Kazachstan i Uzbekistan. Także takie główne rynki dla nas to oczywiście Polska i Ukraina, Bułgaria, Rumunia. Natomiast ta obecność w Europie jest dość mocno zaznaczona. Jak pewnie zauważycie, nie ma nas na rynkach zachodnich. Powodem tego jest to, że OLX głównie znajduje się właśnie w rynkach takich wschodzących, takie jak nasze. Całe motto OLX, grupy OLX jest to, żeby kształtować przyszłość handlu w taki sposób, aby odblokowywać te ukryte wartości we wszystkim, co tam się znajduje. I może to brzmieć dość górnolotnie, ale co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że angażujemy również data science i całą wiedzę, którą posiadamy, do tego, żeby znajdywać właściwości lub cechy lub rzeczy, które pozwalają na to, żeby produkt działał lepiej. I tu później przechodzimy już do problemu, który mieliśmy do rozwiązania. Tym problemem było pytanie, była odpowiedź właściwie na pytanie, kim są profesjonalni sprzedawcy na OLX. I możecie sobie zadać pytanie, co w tym trudnego? W momencie wstawiania ogłoszenia każdy zaznacza, czy wstawia to ogłoszenie jako osoba prywatna, czy jako firma. I macie w tym rację, że taka etykietka jest dość prosta do wykrycia. I jeżeli popatrzymy na analizę tego, jak rozkłada się liczba sprzedawców, liczba opublikowanych przez nich ogłoszeń oraz przychody względem właśnie tych dwóch etykiet, to przypomina to taki tradycyjny rozkład Pareto, czyli około 25% w przykładowej kategorii oczywiście mamy około 25% sprzedawców biznesowych, którzy generują 30% treści, czyli wszystkich ogłoszeń znajdujących się w danej kategorii i dostarczają 63% przychodu. I wszystko wydawałoby się ok, gdyby nie ten mały szczegół. Mianowicie, gdy popatrzymy na ten rozkład treści, to
trochę podpadające jest to, że dla 25% użytkowników biznesowych widzimy tylko 30% udziałów w treści. Spodziewalibyśmy się, że użytkownik biznesowy będzie generował o wiele więcej treści, o wiele więcej ogłoszeń niż użytkownik C2C, użytkownik indywidualny. I to skłoniło nas do tego, żeby przyjrzeć się temu wszystkiemu troszeczkę bliżej i zastanowić się, co możemy zrobić. Z czego wynika ta rozbieżność? Dlaczego jest tak, że za pomocą tych etykiet nie jesteśmy w stanie dojść do prawdziwego obrazu rzeczy? No, wynika to z tego, że to, co ludzie robią, nie jest tym, co deklarują, czyli deklaracje nie są determinantem ludzkiego zachowania. I o tym, jak się można w tym pięknie pogubić, opowie teraz Mikołaj. Dzięki. Okej. To na czym konkretnie polega ten problem? Tutaj możecie zobaczyć taki schemat, trochę to przypomina macierz pomyłek, jest dosyć analogiczne. Chodzi o to, że przykładowo ktoś określa siebie jako sprzedawcę prywatnego. Może być tak, że faktycznie to jest sprzedawca prywatny, wtedy może się zachowywać tak, jak byśmy się tego spodziewali, ale może się zdarzyć, że jego zachowanie będzie odbiegać od tego, czego się po nim spodziewaliśmy. Na przykład okaże się, że sprzedaje po kilka smartfonów miesięcznie. To raczej nie jest to, czego byśmy oczekiwali po sprzedawcy prywatnym, a w naszych oczach on takim jest, ponieważ tak sam się określił. Analogicznie problem może powstawać w drugą stronę, czyli ktoś określa się jako sprzedawca biznesowy i faktycznie może takim być, ale może też się zdarzyć tak, że będzie się zachowywał właściwie jak sprzedawca prywatny. Może na początku był biznesem, ale potem porzucił to konto, za bardzo już go nie używa i tak naprawdę wrzuca coś tylko okazjonalnie na sprzedaż na LX i to znowu powoduje rozbieżność, czyli w naszych oczach on nie jest tym, za kogo właściwie powinniśmy go uważać. No i wracamy tutaj do sedna naszego problemu, czyli skoro mamy charakteryzować sprzedawców profesjonalnych, to musimy ich jakoś rozróżnić, a nie możemy tego zrobić. No i tutaj wkraczamy my jako Data Science z całym naszym bogatym arsenałem, ale nie sami. W tym projekcie pomogli nam też ludzie od badań UX-owych, a także analitycy produktowi, a więc w tym projekcie trochę wykorzystaliśmy tą naszą skalę, to, że jest nas w firmie dużo i że nie musimy się zamykać w tych swoich bańkach, w swoich silosach i możemy pracować razem. No dobra, to przejdźmy zatem do rozwiązania, które stworzyliśmy. Na początku musieliśmy, jak mówi piękne polskie porzekadło, pomyśleć spoza pudełka, czyli pomyśleć nieszablonowo, no i zastanowić się, jak w ogóle podejść do tego problemu. Postanowiliśmy zmienić zupełnie paradygmat postrzegania go. Czyli nie będziemy patrzeć na to, kto kim się określa albo jako kogo ktoś inny kogoś określa, tylko spojrzymy na to, jak ktoś się zachowuje. Postanowiliśmy konkretnie zrobić to w ten sposób, że oczywiście sięgnęliśmy do naszych danych i opisaliśmy zachowanie użytkowników przy pomocy zestawu cech, około 65. Z grubsza, tutaj nie będzie typowego slajdu, który czasem się zdarza na prezentacjach Data Science, czyli 14 slajdów z listą cech. Powiem tylko z grubsza o tych trzech obszarach, na które te cechy można by podzielić, bo to jest tak naprawdę istotne. I to jest ta kolumna, którą widzicie po lewej, od góry. Chodzi o postowanie, pierwszy obszar, czyli na to, ile ktoś wrzuca ogłoszeń na OLX. Tutaj skupiamy się na liczbie, montujemy też percentyle, żeby przekazać jakąś informację, powiedzmy, czy ta wartość jest wysoka, czy niska w danym kontekście, czyli w danej kategorii. Patrzymy też, jak często ktoś wrzuca, jak stabilne jest to postowanie w czasie. Kolejny obszar, czyli tutaj opisany jako replies, chodzi o zaangażowanie kupujących, czyli jak dużo kontaktów jakimkolwiek kanałem sprzedający otrzymuje do swoich ogłoszeń. I tu znowu patrzymy, jak wysokie to są liczby, jakie to są percentyle, jak często się to zdarza. I trzeci obszar, czyli promowania, tutaj chodzi o korzystanie z naszych usług, naszych jako Elixa, czyli jak często ktoś na przykład podbija swoje ogłoszenia, albo jakie pakiety kupuje, czyli pakiety to jest coś takiego, co pozwala wrzucić jakąś określoną liczbę ogłoszeń. To są wszystko jakieś nasze usługi,
które my oferujemy sprzedawcom, żeby trochę z niej mogli sprzedawać na Elixie. I patrząc na te trzy obszary, zbudowaliśmy taki obraz naszych sprzedawców, który opisuje właśnie ich zachowania. Jak widzieliście na początku prezentacji, sprzedawców jest całkiem sporo na Elix, więc mieliśmy tego dużo, ale nadal stoimy w punkcie, w którym nie do końca mamy etykiety dla tych sprzedawców, to znaczy nie wiemy, kto jest profesjonalistą, a kto nie. I musieliśmy jakoś, oczywiście fajnie by było mieć to, stworzyć taki model, prawda, jakimś uczeniem nadzorowanym, czyli na podstawie jakichś już tych cech i etykiet, które byśmy mieli, wyuczyć model i super, on by określał, kto jest kim. Niestety tutaj jest trochę dylemat kury i jajka, prawda? Czyli nie możemy stworzyć tego modelu, bo nie mamy tych etykiet, a jednocześnie no, nie mamy żadnej maszynki, która te etykiety wyprodukuje. Więc no, to był takie pierwsze duże wyzwanie. Stwierdziliśmy, ok, to może zgłośmy się znowu do naszych kolegów, tym razem z działu sprzedaży. Oni wybierają sobie użytkowników, z którymi będą się kontaktować. Może to jest jakiś pomysł. Niestety okazuje się, że oni mają dosyć konkretne wymagania i to by wprowadziło pewnego rodzaju uprzedzenie, to znaczy mielibyśmy użytkowników, którzy są po prostu atrakcyjni no, dla ludzi z działu sprzedaży, tak? Czyli jest może warto się z jakiegoś powodu z nimi skontaktować w takim kontekście sprzedażowym. My chcieliśmy, żeby to było bardziej generyczne rozwiązanie. Okej, to może w takim razie podejdźmy do problemu bardziej klasycznie, wylosujmy sobie próbkę i po prostu ręcznie opiszmy, kto jest kim. Oczywiście dałoby się to zrobić. Robiliśmy to, znaczy kilka takich przykładów trzeba było określić, ale okazuje się, że to jest bardzo czasochłonne. Na dodatek trzeba znać szeroko kontekst, no i nie każdy jest w stanie to tak obiektywnie określić. Czyli ciężko się to rozwiązanie skaluje, a na dodatek wprowadzamy ryzyko, że każdy zmierzy użytkowników swoją miarą i po prostu nie będziemy obiektywni właśnie w tym etykietowaniu. No więc tutaj klasyczne podejścia nie do końca zadziałały. Użyliśmy metod nienadzorowanych. Wzięliśmy tych naszych użytkowników, no i z naszego woreczka wyjęliśmy znanego, lubianego Kajmińca, czyli poklastrowaliśmy po prostu naszych użytkowników na podstawie tych cech, które zbudowaliśmy. I teraz czeka Was pierwszy długo wyczekiwany zapewne slajd data science'owy, czyli wykresiki z Pythona. Oto on piękny. Zadaliśmy sobie do, używając PCA, te nasze 65 cech. Na przykład na tym wykresie, który widzicie do góry, to jest redukcja do takich dwóch wymiarów. Aktywność, no i promowanie. To jest mniej więcej to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o te takie grupy cech. I na tym górnym wykresie ewidentnie widać, że jeden z klastrów odstaje od reszty. I to byliśmy w stanie powiedzieć o niektórych klastrach. Okazało się, że niektóre możemy skleić, inne ewidentnie odstają od reszty, ale na podstawie takiego klastrowania jesteśmy w stanie wydzielić coś, co bardzo by przypominało segmentację, o którą nam chodziło, czyli rozróżnienie na profesjonalistów i prywatnych sprzedawców, ale przy okazji powstała też trzecia grupa. I teraz tak, zwykli prywatni sprzedawcy, tutaj pokazani na czerwono, określeni jako konsumenci, to są tacy typowi użytkownicy Elixa, którzy jakoś zbyt często nie wrzucają nic na sprzedaż na Elix i za bardzo też nie są aktywni z tej strony sprzedażowej. Ich przeciwieństwem w pewnym sensie są profesjonaliści, czyli ludzie, którzy prowadzą jakiś biznes na Elix, dużo wrzucają ogłoszeń na sprzedaż, dosyć sporo też korzystają z naszych usług, tak żeby zwiększać swoją skuteczność. Ale jest trzecia grupa, która się tutaj ujawniła, nazwana prosumentami. I to jest bardzo ciekawa grupa ludzi, którzy są aktywni jako sprzedawcy, ale nie za bardzo korzystają z naszych usług. To znaczy próbują trochę tak pozostać może trochę anonimowi jako biznes, woleliby być postrzegani może z jakichś powodów jako prywatni, ale wyjątkowo aktywni są właśnie w zakresie sprzedaży na Elix. Ok, i to były pierwsze wyniki, które nam się udało uzyskać. Byliśmy całkiem zadowoleni, ale wiedzieliśmy, że one nie są doskonałe, prawda? To by było zbyt piękne. I tutaj wkraczają zespoły, które nam pomagały. Pierwsza rzecz,
no to była współpraca z badaniami, z ludźmi od badań UX-owych. Wylosowaliśmy sobie kilku przykładowych użytkowników, którzy nas interesowali, których mieliśmy jakoś określonych przy pomocy tego wstępnego klastrowania i poprosiliśmy, żeby UX przeprowadził z nimi wywiady. Tak się stało. Okazało się, że są pewne nieścisłości. Niektórzy ludzie, którzy w naszych oczach na przykład wyglądali na profesjonalistów, okazało się, że wcale nimi nie są. A więc mieliśmy już pierwsze takie wyniki eksperymentalne, które mogły jakoś nas naprowadzić, co możemy poprawić. Równolegle pomagali nam też analitycy. Dzięki nim mieliśmy do dyspozycji taki zestaw dashboardów, gdzie bardzo łatwo mogliśmy spojrzeć na te klastry, które zbudowaliśmy i bardzo szybko mogliśmy zidentyfikować, gdzie nie do końca to, jak te klastry postrzegamy, się jakby skleja z rzeczywistością. Czyli mogliśmy znowu tutaj znaleźć jakieś nieścisłości, które pozwoliłyby trochę lepiej dopracować to klastrowanie. Dobra. I teraz tak, mając już ten feedback i z UX-a i od analityki, musieliśmy jakoś poprawić to nasze klastrowanie. I to było dosyć proste już na tym etapie. Mogliśmy to zawrzeć w takich mniej lub bardziej skomplikowanych regułach, po prostu przesiać przez te reguły wszystkich użytkowników i poprzesuwać ich między klastrami, jeśli byłaby taka potrzeba. I to właśnie zrobiliśmy przy użyciu tych filtrów. Widzimy, że przykładowo ktoś może był konsumentem, ale wypadałoby go przesunąć gdzieś do innego klastra. No dobra, docieramy powoli do momentu, gdzie chcieliśmy być od początku, czyli tak, tutaj jest cały schemat tej naszej drogi. Zaczynając od lewej, mieliśmy użytkowników, dane na ich temat, zbudowaliśmy sobie cechy opisujące ich zachowanie, zbudowaliśmy klastrowanie na tej podstawie i razem z zespołami od UX-u i od analityki tą wstępną segmentację poprawiliśmy przy użyciu tych tak zwanych hard filtrów, czyli tych zasad, które wyłoniliśmy jako istotne, żeby poprawić to klastrowanie. I w tym momencie mamy zbiór użytkowników, którzy są opisani cechami zachowania i dzielą się na trzy grupy: konsumentów, prosumentów i profesjonalistów, czyli są już etykietowani tak, jak chcieliśmy. No i na tej podstawie nareszcie możemy stworzyć nasz wymarzony model, nauczyć go w nadzorowany sposób, czyli klasyfikator, którą jedną z tych trzech grup będzie przypisywał użytkownikowi. I teraz, jak wiecie, na pewno też zauważyliście, prezentacja nosi tutaj znamiona pracy grafika. Nie jest to możliwe, żeby przygotował ją jakiś data scientist. Jeśli zastanawialiście się, jak wygląda klasyfikator w jego oczach, to jest właśnie to. Piękna sortownica marki XGBoost. Oczywiście adekwatny jak najbardziej wizerunek. Ale nas pewnie bardziej interesują może liczby, i nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek lepszy był do opowiedzenia o liczbach niż dr Piotr. Dobrze, teraz mam nadzieję, że nikogo nie zawiodę. Okej, więc tak, oczywiście w momencie, kiedy uczyliśmy ten model XGBoostowy na tych danych, to nie powinno być dla was zaskoczeniem, że on jakby te wartości precyzji i recallu, one są bardzo wysokie. No, oczywiście to wynika z tego, że robiliśmy segmentację zrobiliśmy clustering na tych danych, później lekko je modyfikowaliśmy, ale cały czas to było w oparciu o te same cechy, więc oczywiście to musi być dużo. Natomiast pewne grupy użytkowników zostały poprzesuwane i to dobrze, to znaczy to jest coś, czego oczekiwaliśmy, to znaczy mieliśmy nadzieję, że model będzie w stanie lekko zgeneralizować to, co my zrobiliśmy za pomocą klastrów. I rzeczywiście tak się wydarzyło. To znaczy większość użytkowników jest zaklasyfikowanych tam, gdzie być powinna, ale część gdzieś tam sobie przejdzie. I na następnym slajdzie możemy zobaczyć
kolejny profit, jaki mamy z tego, że użyliśmy, że mamy model, a nie klastry. A mianowicie zdobyliśmy wytłumaczenie działania modelu za pomocą SHAP plotów. W skrócie może, co tutaj, jak one działają, więc możecie sobie patrzeć na każdym, mamy osobne wykresy dla tych konsumentów, czyli dla zwykłych sprzedawców, dla prosumentów i dla profesjonalistów. I teraz tak, cechy są pogrupowane od najbardziej istotnej dla klasyfikacji dla tej grupy do najmniej. I teraz mamy taką pionową linię. Ta pionowa linia oznacza tyle, że to, co jest na prawo, to jest pozytywny wpływ, to, co jest na lewo, to jest negatywny. Natomiast kolor niebieski w tym wypadku to są niskie wartości cechy, a czerwony wysokie wartości cechy. Czyli dla cechy numer 01 to jest zakodowana cecha, natomiast ona miała związek z liczbą aktywnych ogłoszeń. Nie dokładnie, ale mniej więcej coś w tych rejonach. Więc mamy, kiedy ta liczba ogłoszeń jest niska, to zwiększa to prawdopodobieństwo, że model zaklasyfikuje kogoś jako zwykłego sprzedawcę. I w drugą stronę, jeżeli ona jest wysoka, to wtedy będzie miał, to zmniejszy jego szanse zaklasyfikowania. I tak samo, jeżeli na przykład mamy dla prosumentów, to widać, to jest dokładnie ta sama cecha. Wysokie wartości tej cechy z kolei wpływają pozytywnie na szanse bycia uznanym za prosumenta, a niskie wartości, niebieskie, są na lewo, więc one zmniejszają to prawdopodobieństwo. Więc dzięki temu, że mieliśmy ten model i zobaczyliśmy, jakie są cechy, które wpływają najmocniej na nasze predykcje, upewniliśmy się, że to, co mamy, ma sens. Tak? Znaczy, że wyszliśmy oczywiście od clusteringu i że to odpowiada temu, co byśmy uznali, że jest odpowiednią definicją, charakterystyką każdej z tych grup. No i oczywiście dzięki temu, że mamy model, to mamy predykcje. I w następnym slajdzie można zobaczyć, jak one wyglądają. To jest przykład. To nie są prawdziwe ID użytkownika. Natomiast mamy, predykcja jest dla każdego kraju i dla każdej kategorii osobno, ponieważ jest możliwe, że ktoś jest profesjonalnym sprzedawcą w elektronice, ale raz na jakiś czas sprzeda jakieś ubrania na OLX-ie. I mamy oczywiście, ponieważ mam do czynienia z modelem, mamy prawdopodobieństwa dla każdej z grup. Te predykcje robimy cyklicznie, co tydzień. I oczywiście coś, co nas bardzo interesowało, znowuż w kontekście takiego sprawdzenia, że to wszystko, co te wszystkie kroki, które przeszliśmy po drodze, mają sens, to upewnienie się, że predykcje naszego modelu są stabilne w czasie. I tutaj patrzyliśmy na zmiany tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca. Tutaj pokazujemy akurat tydzień do tygodnia dla wybranej kategorii. I teraz, co jest tutaj ważne? Po pierwsze to, że większość użytkowników pozostaje z tygodnia na tydzień w tej samej grupie. Dla konsumentów na przykład to jest ponad 99%. Druga rzecz jest taka, że co tydzień mamy nowych użytkowników, którzy nam dochodzą do tych grup, więc oczywiście to mamy nowe predykcje, tak jak powinno być. Część użytkowników nam ubywa, ponieważ patrzymy tylko na użytkowników aktywnych w jakimś określonym oknie czasowym. Segment profesjonalistów jest dosyć stabilny, jest stabilniejszy niż segment prosumentów. To jest też coś, co nas ucieszyło, to znaczy profesjonaliści to raczej są osoby, które są aktywne na platformie przez dłuższy czas. I wreszcie coś, co znowu zupełnie nie było takie oczywiste a priori, przejścia między prosumentami a profesjonalistami są dosyć rzadkie. I to znowuż sugeruje, że to są grupy użytkowników, którzy zupełnie inaczej, nie różnią się tym, jaki jest ich poziom aktywności, tylko tym, że oni zupełnie inaczej myślą o robieniu biznesu na naszej platformie. Czyli jest mała szansa, że ktoś, kto myśli o tym w kategoriach, właśnie ma sklep internetowy, który sprzedaje po prostu przez OLX-a, jest mała szansa, że nagle będzie to właśnie
mniej, znacznie mniej zaangażowanym prosumentem. I tak jak mówiłem, to, co jest dla nas istotne, to między innymi też to właśnie, że profesjonaliści z dużym prawdopodobieństwem zostają w tej klasie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. I zrobiliśmy dodatkową analizę, która jest na kolejnym slajdzie, analizę czernu, czyli odpadania użytkowników, nie będzie w ten sposób, czyli patrzymy, jakie są, jak model klasyfikował ich z tygodnia na tydzień. I to jest konkretny przykład użytkownika. Przez dłuższy czas on ma z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest klasyfikowany jako profesjonalny. W pewnym momencie następuje zmiana. Przez jakiś czas jest tak trochę profesjonalny, mocno profesjonalny, ale trochę wygląda też na już na zwykłego sprzedawcę. No i później jest już sprzedawcą zwykłym. Więc tu pierwsza rzecz jest taka, że okej, czy jest ta zmiana i ona się wydaje dosyć ostra. Natomiast nie do końca taka jest. I tutaj, jeżeli zobaczymy sobie na prawą kolumnę, gdzie mamy prawdopodobieństwo bycia profesjonalnym sprzedawcą w skali logitowej, czyli z podobnej do logarytmicznej, którą wszyscy kochamy od czasów COVID-a i wszędzie ją widzimy, więc w skali logitowej to jest znacznie bardziej płynne przejście i ono nam pozwala też na zastosowanie jakichś reguł, które mówią nam, w którym momencie użytkownik już prawie na pewno wycofa się z naszej platformy i co ciekawe, w tym wypadku, ale też w innych, które analizowaliśmy, ten moment, kiedy widzimy, że jest problem, to jest jeszcze moment, kiedy ta osoba ma aktywne ogłoszenia, kiedy jeszcze jakby jest jakoś związana z platformą, czyli my mamy szansę jeszcze na to zareagować w odpowiednim czasie, żeby ona z OLX-a nie odeszła. Ok, to możemy przejść na kolejny slajd, czyli znowuż sprawdzenie, to co robiliśmy, to co pokazywałem teraz, to jest troszkę sprawdzenie na poziomie mikro, tak? Czyli patrzymy na to, co, na co mają wpływ, co ma wpływ na predykcję, ale znowuż w sharp values to jest na poziomie indywidualnym, co jest zebrane w zgeneralizowane na takim wykresie. Natomiast też inaczej wygląda cały taki widok z góry na kategorie, które mamy i na to, kogo uważamy, ile osób uważamy za biznesowych. Więc to jest, po lewej stronie mamy coś, co pokazywał wcześniej Tomek, czyli 25% użytkowników generuje 30% treści i 63% przychodów. Czyli tak naprawdę nie różni się bardzo mocno ilość treści generowanych przez użytkowników, o których myślimy, że są biznesowi albo zwykli. Natomiast po tej zmianie, kiedy mamy profesjonalistów, prosumentów i konsumentów, widać, że te proporcje pomiędzy ilością treści generowanych przez użytkowników profesjonalnych a zwykłych są znacznie większe, one są powiedzmy 6-7-krotne i to bardzo dobrze, tak? Znaczy tak powinno być, znaczy użytkownicy profesjonalni to są ci, których aktywność na platformie jest duża i znowu, jeżeli chcemy zobaczyć, chcemy zrozumieć, kim oni są, ile ich jest, to dzięki takiej segmentacji mamy większą szansę, że do nich dotrzemy niż patrząc na to, kto się podaje za użytkownika biznesowego. A co jest, wydaje mi się, też ciekawe, mimo wszystko większość przychodów nadal jest generowana przez tą grupę, czyli po prostu odsialiśmy osoby, których aktywność była mniejsza, albo bardzo mała, mimo że definiowali się jako biznes. I może możemy przejść dalej, czyli tutaj już tak bardziej w stronę jeszcze bardziej praktyczną, czyli mamy model. Ten model działa, upewniliśmy się, to co dostaliśmy ma sens. No i teraz chcielibyśmy, żeby pozostałe zespoły w firmie mogły go używać. Więc jak to wygląda? Więc przede wszystkim to jest dosyć, tych predykcji, które mamy, model jest dosyć dużo, bo mamy 7 krajów i 52 kategorie. To wymagało też dosyć kreatywnego podejścia do tego, żeby nauczyć wszystkie modele
bo tu ich jest ponad 300, i zrobić to w sposób, który nie wymaga od jednej osoby spędzenia kilku miesięcy tylko na tym. Jak to robimy? Tutaj troszeczkę pokazane właśnie coś, czego zwykle się nie pokazuje, czyli przede wszystkim mamy nasze dane, te dane siedzą na, generalnie jako firma korzystamy z chmury amazonowej, więc one siedzą na S3. Te dane są przetwarzane za pomocą Presto i wykorzystujemy jako scheduler, nie wiem jakie jest odpowiednie polskie słowo, więc będzie ładne polskie słowo, scheduler Airflow, które po prostu zapewnia, że każdego dnia odpowiednie cechy w odpowiedniej konfiguracji nam się przeliczają. Przeliczamy to tak długo, aż utrzymujemy agregat, który już wygodnie jest nam przetworzyć za pomocą Pythona, więc mamy zdokeryzowany obraz, który dokonujemy pewnego przetworzenia jeszcze danych, a później predykcji w oparciu o model i wreszcie opublikowania tych danych. I to jest ważny element. Te dane oczywiście są opublikowane znowuż na S3 i wtedy są dostępne dla innych zespołów w firmie. Te dane, które mamy, to one są zanonimizowane, więc możemy się wewnętrznie nimi dzielić. A oprócz tego, że udostępniamy je w taki sposób, staramy się, było dla nas ważne, żeby dotrzeć do odbiorców wewnętrznych, czyli wewnątrz naszej firmy, którzy mają, w zależności od odbiorcy, format danych musi być inny. I tak na przykład dla analityków mamy dane, które publikujemy specjalnie dla nich na klastrze redshiftowym, ponieważ to jest narzędzie, z którego korzystają. Natomiast dla deweloperów, żeby wdrożyć na platformie rzecz bardziej online rzeczy związane z tą segmentacją, te dane są publikowane przez Elasticsearcha i mamy endpoint API, który można odpytywać. I taki przykład też tu jest w tej chwili wykorzystywane. Mamy jakiś czas temu zmieniła się domyślny sposób odkrywania i ukrywania numerów telefonu na Onyxie, to znaczy domyślnie zakrywamy numer telefonu przed użytkownikami, którzy nie są zalogowani. Czyli jeżeli ktoś nie jest zalogowany, to nie może oglądać numerów telefonów sprzedawców. To wynika z bardzo dużej ilości prób, jakichś wyłudzeń, które gdzieś tam te próby miały miejsce, więc to ukróciliśmy. Natomiast wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś jest profesjonalnym sprzedawcą, to rozumie ryzyka związane ze sprzedawaniem w internecie i numer telefonu tych sprzedawców pokazujemy. Czyli wykorzystujemy tą wiedzę, wykorzystujemy ten model po to, żeby dopasować to, jak działa platforma w zależności od tego, kim jest nasz użytkownik. Dobrze, i teraz myślę, że możemy przejść do przypadków takich rzeczywistych, czyli jak to wygląda, jak wyglądają predykcje, jak wyglądają osoby, to może przekażę Tomkowi. Dzięki. To postaram się sprawnie przez to przejść, żeby pokazać parę takich przykładów. Tu mamy wyciąg z tabeli, który pokazuje, że użytkownik Ania w kategorii automotive, czyli motoryzacja, został oceniony przez model jako profesjonalny. Jeżeli popatrzymy na to, co Ania oferuje na ulicy, to są to 3 samochody i 1 motocykl, więc zdecydowanie jest to więcej niż tradycyjny statystyczny użytkownik nie sprzedawał, więc w tym momencie intuicyjnie się to spina. Kolejny przykład to użytkownik Maciej, który przez nasz model został oceniony w 4 kategoriach. Dom i ogród, nieruchomości, motoryzacja oraz elektronika. W przypadku domu i ogrodu został oceniony jako konsument pod względem swojego zachowania, tak samo w nieruchomościach. Natomiast dla kategorii motoryzacja oraz elektronika model stwierdził, że jest to użytkownik profesjonalny. Jeżeli popatrzymy troszeczkę na to, co Maciej ma w swojej ofercie, w swoich ogłoszeniach, zauważymy bardzo dużo elektroniki też takiej przemysłowej, więc również tutaj ten przykład ma sens i się spina. I też jak zobaczycie, część z tych ogłoszeń jest wyróżniona, więc Maciej korzysta z naszych usług, angażuje się bardzo mocno, jest profesjonalnym sprzedawcą. Kolejnym przykładem jest Monika, która była aktywna w 4 kategoriach. W 3 z nich została oceniona jako konsument, w sensie sprzedaje jako konsument. Natomiast w kategorii dla dzieci model określił zachowanie
tego użytkownika jako prosument. I gdy popatrzymy na to, co jest zalistowane, to zauważymy bardzo dużo ubrań dziecięcych, czyli Monika widocznie wyprzedaje bardzo dużo rzeczy, które być może zostały. Ona robi to w sposób taki prosumencki, czyli dokładnie pomiędzy takim byciem konsumentem, ale jeszcze nie do końca profesjonalistą. Więc znowuż ta intuicja gdzieś nam się tutaj spina. I chyba ostatni użytkownik, Ania. Bardzo aktywny użytkownik w bardzo wielu kategoriach. I tutaj też macie okazję zaobserwować, dlaczego tą segmentację przeprowadziliśmy właśnie na poziomie kategorii, ponieważ zachowanie użytkownika może się diametralnie różnić w zależności od tego, o jakiej kategorii mówimy. I w przypadku tego użytkownika model ocenił kilka kategorii na jako zachowanie, w kilku kategoriach jako zachowanie konsumenckie, natomiast w trzech z nich elektronika, sport i hobby oraz muzyka i edukacja jako prosumenckie. I patrząc na ogłoszenia, można też się domyśleć dlaczego, dlatego że jest tutaj troszeczkę przewodów, troszeczkę elektroniki, wystawione trochę książek, czyli miks różnych rzeczy, natomiast nie jest to jeszcze takie zachowanie, które determinowałoby na przykład bycie profesjonalistą. I to jest okej, okay. To jest okej. Okay. Użytkownicy na Olix są różni, są różne odcienie tego, co ludzie sprzedają, w jaki sposób sprzedają, i nam bardzo zależało na tym, żeby patrzeć na użytkowników takimi, jak faktycznie się zachowują, żeby lepiej dopasowywać się do ich potrzeb i też oczekiwań. No i fajnie, mamy model, wszystko działa, ale co dalej? To, że model jest wykonany, to jeszcze jest troszeczkę za mało. To, że mamy endpoint i mamy wszystko dostarczone do bazy danych, to też jeszcze jest za mało. Trzeba ten model zdemokratyzować. Trzeba sprawić, żeby po pierwsze w organizacji zbudować świadomość tego, że taki model istnieje, opowiedzieć ludziom o tym, jak mogą z niego korzystać, ale też zainspirować ich do tego, żeby tworzyli własne pomysły z wykorzystaniem tego modelu lub też na jego bazie. I wykorzystaliśmy interaktywne, na których gościli się ponad 70 uczestników, którzy wygenerowali 182 pomysły. To były takie sesje brainstormingowe, w ramach których zastanawialiśmy się, gdzie jeszcze w różnych obszarach, czy to produktu, czy techu, czy biznesu, można ten model zastosować, tak aby dostarczyć większą wartość dla klienta. I to było bardzo fajne ćwiczenie, czyli z jednej strony my mogliśmy przekazać coś ludziom w pozostałych częściach organizacji, ale też się czegoś nauczyć od tego, co robią inne funkcje i w jaki sposób patrzą na wykorzystanie sztucznej inteligencji w organizacji. To było bardzo fajne. Dużo się nauczyliśmy, a skoro o lekcjach mowa, to myślę, że możemy przejść do krótkiego podsumowania i podzielić się taką esencją tego, czego się nauczyliśmy. Dobrze się bawiliśmy przy tym projekcie. No nie było łatwo, ale było warto. Były momenty trudne, były momenty, kiedy na przykład przy tych badaniach UX-owych, gdzie się zastanawialiśmy, czy w ogóle warto kontynuować, bo skoro nic do siebie nie pasuje, no to przecież trzeba to przerwać i zrobić krok wstecz, żeby zrobić dwa kroki w przód, ale finalnie bardzo się udało. Natomiast co nam bardzo pomogło w tym wszystkim, to, że mieliśmy jasny i wyraźny brief, taki po prostu spisane potrzeby ze strony produktu i biznesu. Wiedzieliśmy, co jest niezbędne i co jest ważne dla tych dwóch funkcji. To nam pozwoliło utrzymać skupienie na właściwym punkcie. I tu spoglądam na Mikołaja. Okej, tak. Drugi punkt faktycznie jest mojego autorstwa. Bardzo ciekawym aspektem dla mnie osobiście było to, że mieliśmy zbiór, który nie był etykietowany. Nie za bardzo mieliśmy jak te etykiety pozyskać i musieliśmy podejść do tego kreatywnie. I myślę, że tutaj właśnie te nieodzorowane techniki, próba takiego iteracyjnego dotarcia do tego nadzorowanego zbioru, to było coś interesującego, wartościowe bardzo od strony takiej dla data scientista, który może chce jakieś doświadczenie nabrać. Pozwolę sobie może jeszcze kolejne punkty też poruszyć. Walidacja naszej pracy, czyli to, że współpracowaliśmy też z innymi zespołami, sięgaliśmy, trochę jakby wykorzystywaliśmy to, że jesteśmy dużą organizacją, jest wielu ludzi, do których możemy się zgłosić, zapytać, co sądzą o naszych wynikach, jakby każdy w swoim kontekście. I to było też bardzo cenne, to było
Myślę, że udało nam się właśnie trochę przełamać taki wizerunek dużej organizacji, gdzie każdy jest w jakimś swoim ogródku i raczej wykorzystaliśmy właśnie to, że jest nas wielu, że każdy może mieć coś wartościowego do powiedzenia. Czyli tutaj wsparcie analityki, to oni pomogli nam zbudować te dashboardy, które pokazywaliśmy. Wsparcie też zespołu UX-owego, czyli research z użytkownikami. No i wiele innych zespołów, czy to sprzedażowych, czy jakiś customer support. Ludzie, którzy byli w stanie dzięki też swoim doświadczeniom z klientami jakąś konstruktywną krytykę dostarczyć na temat tej naszej klasyfikacji użytkowników. Dobrze. Kolejny podpunkt, czyli demokratyzacja tych danych. Więc rzeczywiście to, co zrobiliśmy, czyli te warsztaty, w których ludzie w ich trakcie po prostu wymyślali, jak oni mogliby tego użyć, jak im mogłoby się to przydać, to bardzo dobrze zaowocowało, czyli na przykład to, o czym wspominałem, ukrywanie numeru telefonu jest właśnie owocem tego warsztatu, ale też są inne rzeczy, które są w trakcie, na różnym etapie przygotowania, pomysły, które powstawały w czasie tych warsztatów. To jest taka trochę nieoczywista rzecz, znaczy tutaj wygląda trochę tak, jak my jako zespół Data Science musimy sprzedawać wewnętrznie nasze pomysły, I to jest bardzo dobry sposób, żeby to urzeczywistnić. I to naprawdę fajnie zadziałało i możemy szczerze polecić taki sposób na przekonywanie do wykorzystania modelu, który jest przydatny, natomiast jest kwestia oczywiście tego, żeby ktoś zdecydował się, że chce zainwestować swój czas, żeby go wdrożyć u siebie. Okej, i pozwolę sobie finalne dwa punkty powiedzieć, czyli też takie ważne jest bycie ustawionym frontem do klienta, jeśli chodzi o tego klienta. Dlatego właśnie zdemokratyzowali w tabach dla analityków, ponieważ wiedzieliśmy, że będzie mi łatwo łączyć to do istniejących hurtowni danych, więc przygotowaliśmy to w takim formacie, żeby był on dla nich jak najbardziej intuicyjny do użycia, żeby mogli po prostu dojoinować tabelę i w ogóle się nie zastanawiać, jak ona działa, po prostu, żeby to było proste. No a dla inżynierów po stronie właśnie techowej, produktowej wystawiliśmy API, za pomocą którego mogą podłączyć ten model jako mikroserwis i z niego korzystać. Jest to bardzo czysta i elegancka integracja bez tworzenia jakiejś plątaniny rozwiązań, co działa bardzo fajnie. I ostatni punkt, keep it simple, czyli żeby nie przesadzać ze złożonością. Często można sobie pomyśleć, no bo mi się zdarzało często też usłyszeć, że szuka się projektu, żeby na przykład zrobić jakiś deep learning albo wdrożyć jakiś bardzo skomplikowany model. To jest, znaczy fajnie, jak się zdarzają takie projekty, ale w data science chodzi przede wszystkim o to, żeby być skutecznym, żeby rzeczy, które tworzymy, działały, żeby się nie psuły i żeby dostarczały wartość. Jeżeli zdarza się tak, że trzeba sięgnąć po coś bardziej wyrafinowanego, to oczywiście robimy. Tak było też w przypadku tego, o czym opisywał, to, co opisywał Piotr, gdzie musieliśmy znaleźć sposób na szybkie uczenie modeli w pozostałych kategoriach bez konieczności ręcznej ingerencji. To jest dość innowacyjne po prostu rozwiązanie, które powstało. Natomiast w przypadku pozostałych rzeczy, jak popatrzycie na ten slajd z infrastrukturą, korzystamy z rzeczy, które są standardowe, które są w powszechnym użyciu, tak jak infrastruktura Amazonowa, tak jak XGBoost, którego większość z Was pewnie zna. I po prostu nie wymyślamy koła od nowa, bo to nie o to chodzi. I ostatni slajd, taki myślę, że na deser jeszcze. Jeżeli zastanawiacie się, co jest konieczne, żeby dane z waszej organizacji mogło wdrażać skutecznie innowacje, jak na to patrzeć? To jest slajd, który może wam pomóc się zorientować, w którym momencie rozwoju jesteście. Cztery takie stany mniej więcej funkcjonowania każdej funkcji, która pracuje z danymi, czy to jest analityka, czy data science. Newcomer, czyli taki nowicjat, można by tak nazwać, kontrybutor biznesowy, partner strategiczny oraz takie creme de la creme, źródło przewagi konkurencyjnej. I teraz w zależności od tego, czy jesteście bardziej reaktywni na danym etapie rozwoju, czy bardziej proaktywni, to będziecie się mogli pewnie sklasyfikować w jednym z tych czterech obszarów. My w OLX, w zależności od tego, z którym obszarem współpracujemy i w ramach jakiej dziedziny, albo pełnimy rolę strategicznego partnera,
albo już doszliśmy do etapu bycia tą przewagą konkurencyjną. Natomiast to nie zawsze tak było. Trzeba pamiętać, że to jest pewien etap ewolucji, pewien etap rozwoju. I jeżeli wasza organizacja oczekuje na przykład od was, kiedy jesteście funkcją data science, która w organizacji funkcjonuje dopiero na przykład pół roku, że będziecie od razu dostarczyć innowacje, patrzeć w przód i rozwiązywać strategiczne problemy, to zawsze możecie powiedzieć, że hola hola, ale my tu jesteśmy dopiero pół roku, potrzebujemy trochę czasu na to, żeby okrzepnąć, żeby zbudować swoją bazę wiedzy, nauczyć się tego, co robi każda funkcja i przejść dopiero wtedy do tego proaktywnego działania. Także tym, myślę, chciałbym zamknąć tą naszą prezentację, chcąc wam powiedzieć, że warto się starać, warto dbać o tego klienta wewnętrznego też, nawiązywać relacje, czyli z jednej strony być silnym pod względem wiedzy technicznej, tego jak wdrażać skuteczne rozwiązania, jak pracować z modelami, sprawiać, żeby one były dobre, ale też budować relacje z pozostałymi funkcjami, żeby nie być silosem, żeby być częścią organizacji, być wszczepionym w tą tkankę organizacyjną i dowozić fajne rzeczy i dobrze się przy tym bawić. Także dzięki bardzo. To wszystko z naszej strony. Chyba, że Piotr i Mikołaj jeszcze mają coś do dodania, o czym zapomniałem. Będzie wstyd. Nie, chłopaki chyba stwierdzają, że to było bardzo dobre podsumowanie. Za chwilkę przejdziemy do tej części Q&A-owej. Przepraszam za taki makaronizm. Ale oczekując na powrót Mateusza, mam tutaj dwa pytania, które myślę są w oczywisty sposób do was skierowane. Chyba nawet pojawiło się trzecie. Zacznijmy może od tego, bo tutaj Monika ciekawi ją, jak po uzyskaniu klastrów kształtuje się zgodność deklaracji z klasyfikacją. Czy częściej profesjonaliści deklarowali, że są konsumentem, czy raczej konsument, że jest profesjonalistą? To czy możecie się podzielić takim insightem? Myślę, że tak, ponieważ zrobiliśmy jeszcze walidację. No po samym klastrowaniu sprawdziliśmy w obrębie każdego segmentu, jak ludzie określają sami siebie. I wśród profesjonalistów połowa się określiła jako osoby prywatne, połowa jako osoby biznesowe. Co tylko potwierdziło naszą tezę, że te deklaracje kompletnie nie determinują zachowania, bo jeżeli ewidentnie widzimy po zachowaniu, że ktoś jest profesjonalistą, ale deklaruje się ciągle jako osoba prywatna, to jakby... No, musimy się zdecydować, czemu ufamy, tak? Czy ufamy temu, co widzimy, czy temu, co ktoś deklaruje w ramach jakiejś labelki. Z różnych powodów szanujemy te powody oczywiście, ale taka walidacja miała miejsce. Mm-hmm. Tutaj pojawiło się właśnie pytanie od Bartosza. Wykorzystywaliście XGBoost, w związku z tym, czy w takich profesjonalnych zespołach bierze się pod uwagę CatBoosta, czy to jest jeszcze ciekawostka? Znaczy tak, generalnie w Elixirze są jakieś, znaczy są modele, które działają na CatBoostie, a w tym wypadku nie mieliśmy danych kategorycznych, więc czy jakieś tam pojedyncze może, więc tak naprawdę mogliśmy sobie to zakodować i nie było potrzeby, żeby wykorzystać CatBoosta. Poszliśmy w klasykę. Mhm. Padło też takie pytanie jeszcze w ogóle przed spotkaniem, no padło, więc je zadamy, ale powiedzcie, czy możecie nam powiedzieć, jak za pomocą Data Science OLX radzi sobie z oszustami? I czy możecie powiedzieć nam więcej niż tylko, że świetnie? Możemy. Jest cały dedykowany zespół naszego kolegi, który zajmuje się właśnie scoring and automation, czyli wszystkimi modelami, które analizują treści ogłoszeń i to zarówno tekst, jak i obraz pod kątem zgodności z regulaminem. Ma to na celu wykrywanie ewidentnych oszustw, czyli jeśli widzimy powtarzające się zachowania użytkowników, że ktoś wielokrotnie próbuje na przykład wystawić fałszywe ogłoszenia, to takie ogłoszenia są automatycznie moderowane, ale też wszelkie zabronione przedmioty, tudzież niedopuszczalne treści są filtrowane właśnie przez te modele. Także jest to dość rozbudowany zespół i dość rozbudowana infrastruktura. Myślę, że spokojnie, gdyby Jarka zaprosić, to wypełniłby cały meetupu na opowiadanie, jak to się dzieje. Dzięki wielkie. Wpadło kolejne pytanie. Ile trwał cały proces, to znaczy cały projekt, faza researchu, modelowania, uprodukcyjnienie i monitoring? Myśleliśmy, że będzie trwało około 3 miesięcy, finalnie wyszło chyba około 6, jeśli dobrze pamiętam.
z uwagi właśnie na te przystanki, tak, które mieliśmy z zawracaniem do poprzednich punktów. To prawda, znaczy on, tak trudno powiedzieć, bo tak częściowe wyniki były trochę wcześniej pewnie nawet, ale chyba całościowo to chyba z 8 nawet miesięcy, ale powiedzmy po mniej więcej, że tak, pierwszy, bo tak robiliśmy, staraliśmy się robić te rzeczy iteracyjnie, tak? Czyli już na początku zobaczyliśmy na jakichś wybranych kategoriach, jak to działa, żeby uzyskać pierwszy feedback, i to robiliśmy, to zajęło myślę, że 2 miesiące, coś takiego chyba, Tomek. I jak dowiedzieliśmy się, że to, co robimy, ma sens, no to zainwestowaliśmy więcej czasu, tak? I zrobiliśmy to dokładniej. No i później to dlatego powiedzmy te pół roku, ale to nie było. Staramy się robić te rzeczy tak, żeby po prostu nie inwestować tak na chuda 8 miesięcy pracy, tylko zweryfikować to możliwie na wczesnym etapie, czy to, co robimy, ma sens, czy jest na to zapotrzebowanie, czy wyniki są takie, jakie być powinny. Tak, i to, co powiedział Piotr, jest bardzo ważne, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale ta praca iteracyjna i to podejście fail fast, czyli budowanie szybkich prototypów dla jakiegoś pomysłu i szybkie walidowanie, czy dalsza droga ma sens, czy jest sens inwestować więcej czasu w to, czy zakończyć to na tym etapie i nie marnować środków ani czasu. Więc to, czego nie widzieliście tutaj, to właśnie ten proces, gdzie zaczęliśmy od jednej kategorii, potem dwóch, potem trzech i krok po kroku tak po prostu skalowaliśmy to horyzontalnie, wertykalnie, żeby dojść do tego finalnego etapu. Ale to jest proces iteracyjny, to nie jest tak, że wszystko to powstało w jednym kroku. To była dość mozolna praca. Dzięki wielkie. Myślę, że po drodze pojawiło się bardzo ciekawe pytanie. Powiedzcie, czy można mówić, że Azja jest liderem na rynku sztucznej inteligencji, czy jednak liderem jest jeszcze ciągle USA? To zależy chyba, czym to mierzyć, czy liczbą publikacji naukowych, czy liczbą wdrożonych rozwiązań, czy liczbą użytkowników. Myślę, że to zależy od perspektywy, jaką się przyjmę. No i na pewno, jeśli popatrzy się na konferencje i udział pomysłów właśnie z Azji na konferencjach naukowych, to on jest z roku na rok coraz wyższy, coraz większy. No, ja może dodam od siebie, bo też staram się śledzić, jak to wygląda, i rzeczywiście tutaj zgodzę się z Tomaszem, że głównie zależy odpowiedź na to pytanie od tego, jakie przyjmiemy kryteria, bo jeśli przyjmiemy kryterium tworzenia nowych rozwiązań, jakiegoś researchu, no to tutaj jeszcze cały czas USA może twierdzić, że wiedzie prym, ale już w kwestii adaptacji, no to tutaj no Azja, no rozumiemy przez Azję Chiny oczywiście, no to tutaj te adaptacje i na poziomie biznesowym, jakimś takim no po prostu dostarczania produktów, ale też i wyższym poziomie, znaczy w tym sensie, takim no wykorzystania gdzieś w państwie czy w administracjach, to tam też ta adaptacja jest dużo, dużo, dużo wyższa. Więc tutaj no Azja goni, o ile już nie przegoniła. Kilka pytań pojawiło się jeszcze przed spotkaniem, więc tutaj też chciałbym, żeby one padły. Bardzo są nasi uczestnicy zainteresowani tematem tego, jak wygląda w tym momencie praca w zawodzie data scientist. Tutaj na przykład Maciej pytał, pozwolę sobie przytoczyć długie pytanie, czy rozpoczęcie pracy w zawodzie data science jest jeszcze możliwe na obecnym rynku? Tak, czy nie jest tak, że na obecnie wymaga się już pewnych rzeczy i doświadczenia, na które trzeba poświęcić wiele lat, a osoba rozpoczynająca karierę powinna liczyć się z tym, że pierwsza praca przyjdzie dopiero po latach. No i tutaj trochę rozwinięcie tego pytania jeszcze od Szymona. Jak prezentuje się rynek pracy w Polsce, tak, dla osób chcących zajmować się data science? Więc jakbyście mogli się podzielić swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, jak to wygląda w tym momencie, żeby zacząć pracę w data science? Czy wydaje mi się, że pierwszym pytaniem, które sobie należy zadać, to czy to jest coś, co mnie kręci, tak? Czy to jest moją pasją? Czy data science jest czymś, co powoduje, że mam przypływ energii i lubię to robić? Czy patrzę na to na zasadzie trochę takiej ciekawostki, że okej, fajnie byłoby się tego nauczyć, ale generalnie nie ma ognia. Natomiast jeżeli jest to pasja, to wydaje mi się, że
na pewno trochę czasu trzeba spędzić, żeby się tego nauczyć. I teraz pytanie, jaki jest punkt wyjścia, tak? Czy ktoś startuje kompletnie od zera, nigdy nie pracował z danymi i chciałby zostać dojść do roli data scientist w jakimś czasie, czy na przykład ktoś zajmował się analityką, czymś pokrewnym i chciałby po prostu skręcić w tym kierunku. Natomiast co na pewno warto robić, to czy tak, szkolenia to jest jedno, ale dwa, bardzo ważna jest praktyka, czyli albo pracujemy w firmie, w której mamy możliwość realizowania jakiegoś projektu i od tego zaczynamy, albo angażujemy się w jakiś kaglowy konkurs, albo pracujemy w ramach jakiegoś jeszcze jakiejś innej inicjatywy, spotykamy się z ludźmi, którzy pomagają nam w ten świat wejść. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Można wejść do tego zawodu. Wymaga to po prostu dużo determinacji i pasji, przede wszystkim pasji. Jeżeli kogoś po prostu kręcą dane, to na pewno droga jest otwarta. A czy możecie zdradzić, jaki waszym zdaniem byłby najlepszy zestaw narzędzi, algorytmów, co warto poznać, co warto już umieć na samym początku dla osoby, które chcą wejść na rynek? Czy nie ma takiego zestawu? To jest trudne pytanie. Piotr, czy jest to R? Pytanie podchwytliwe. Ktoś sobie śmieje, bo ja zaczynałem tak, moja przygoda z danymi to jest z R-a, a nie z Pythona. I myślę, że to też tak naprawdę nie było dla mnie problemem, więc trochę tak jak ten sam, co Tomek mówił wcześniej, znaczy jak jest coś, co nam się podoba i jakby chcemy się tym zajmować, czy to będzie jakakolwiek, to nie będzie technologia, to zrobimy coś fajnego. Myślę, że to do rekrutacji bardzo przydatne jest to, żeby móc się pochwalić jakimś projektem, który będzie na GitHubie na przykład wystawiony i wtedy osoba rekrutująca może na niego spojrzeć i to jest jakiś taki konkret, na który można się oprzeć też. No i wtedy to, jaka to będzie dokładnie technologia, to chyba nie ma znaczenia. Tak? Znaczy w ogłoszeniach zawsze jest podanych milion technologii, tak? I to jakby zobaczyć, czego się wymaga, to osoba na każde stanowisko musiałaby mieć, nie wiem, 40 lat doświadczenia, prawda? Bo zna wszystkie frameworki, wszystkie chmury. To się tak nie da, tak? Ale też chyba nie o to chodzi, tak? Znaczy, wiadomo, że się nie spełni wszystkiego, tak? Ale po prostu, żeby mieć coś, w czym się będzie dobrym, o czym będzie mogło się, w czym będzie się potrafiło zrobić coś konkretnego i będzie można o tym dobrze opowiedzieć. Jeśli mogę podpowiedzieć, bo to mi zadał właśnie bardzo fajne pytanie, ale na to można spojrzeć też z innej strony. Warto wybrać sobie jakiś problem do rozwiązania za pomocą data science czy machine learningu. Czy to jest problem związany na przykład z klasyfikacją, czy też z ekstrakcją jakichś cech z obrazu, zależy od tego, czym w danym momencie się akurat, na czym chcielibyśmy się skupić. Warto wybrać sobie ten problem i zacząć go rozwiązywać i szukać sobie narzędzi, które pomogą ten problem rozwiązać. I w ten sposób najłatwiej zbudować wiedzę, ponieważ to jest wtedy uczenie się przez praktykę, przez rozwiązywanie konkretnych problemów, a nie takie trochę uczenie się na zapas. Więc gdybym miał coś proponować, to pewnie raczej taką drogę. A tutaj pytanie, które podejrzewam, że Mateusz będzie mógł odpowiedzieć. Marta chciałaby się dowiedzieć, czy zawód data scientist łączy się z zawodem bioinformatyka. I druga część pytania, czy mając wiedzę z zakresu genetyki, może ją wykorzystać jako atut, będąc data scientist? Dobre pytania. Co do tego pierwszego, bo chwilę temu przed tą skończoną świetną i prezentacją tutaj kolegów, także cieszę się, że mogę je wysłuchać, to tak od razu dodam. Mówiliśmy o tym, że cała nauka, tak, przechodzi tę transformację i zaczyna coraz bardziej posługiwać się metodami zaczerpniętymi z data science, czy też traktuje w ogóle data science jako podstawową metodologię prowadzenia swoich własnych badań w ramach własnej dziedziny, w związku z czym powiedzieć, że można wykorzystać data science w bioinformatyce jest powiedzieć coś bardzo akuratnego na miejscu i współczesnego i jednocześnie perspektywicznego, bo no, nie wyobrażam sobie, że tak samo jak to powiedzmy mamy i w biotechnologii czy w chemii, zwłaszcza przy syntezie, wynajdowaniu nowych związków i całej powiedzmy chemii syntetycznej,
ta praca z wykorzystaniem data science jako podstawowej metodologii z zbioru technik, tak, prowadzenia szczegółowych badań dziedzinowych, czy właśnie w biologii, czy w chemii, czy tak samo w farmacja cała i tak zwany preclinical drug testing, tak, w oparciu tylko i wyłącznie o metody zaczerpnięte z data science, jest czymś, co staje się w tej chwili standardem branżowym. I to, co Anderson pisał, to właśnie te 10 lat temu o tej śmierci teorii i rozpoczęciu panowania przez data science, to jest dokładnie to. Data science jest argumentem za tym, żeby było aplikowane w dowolnej dziedzinie szczegółowej, czy to będzie bioinformatyka i wsparcie badań biologii, czy to będzie chemia, czy to będzie farmakologia, czy to, i tak dalej, to jest wszystko konsekwentne realizowanie tego, wdrażanie tej zmiany paradygmatu, o której mówiliśmy. A co mogę dodać do tego drugiego pytania, to powiem, jak najbardziej, to nie tylko jest tak, że data science przydaje się w każdej dziedzinie wiedzy, w szczególności w genetyce, bo to jest faktem i to się zaczyna dziać, ale w drugą stronę, czy genetyka się przydaje w data science, to zapytajmy tych, którzy od czasu do czasu wykorzystują algorytmy ewolucyjne i inne tego typu do rozwiązywania problemów, i odpowiedź wydaje się dość rozsądna, tak, jak najbardziej. Dzięki. Ja może dodam tylko, bo to jest też trochę mój background taki właśnie bioinformatyczny, więc wydaje mi się, że jakoś bezpośredniego zastosowania genetyki nigdy mi się nie udało mieć, znaczy nigdy nie zauważyłem bezpośredniego przerzucenia genetyki na data science. Algorytmy ewolucyjne, one są jakoś inspirowane, no ale to się ma, tak jest, no, inspirowane genetyką, tak, a nie bezpośrednio, przynajmniej w tym, tak jak ja się z tym zetknąłem, ale oczywiście wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia, tak? bo zwykle bioinformatyka wiąże się z problemem wyciągania informacji z dużych zbiorów danych, tak? Znaczy może to nie jest to samo, co budowanie modeli predykcyjnych, ale to jest na pewno solidny punkt wyjścia do tego, żeby zrobić coś więcej, tak? Znaczy, no mówię, taktycznie to mógł być pewien problem, tak? Te modele predykcyjne nie są, to nie jest taki core bioinformatyki, przynajmniej tak mi się wydaje, ale reszta na pewno jest przydatna. A czy oba zespoły, że się tak wyrażam, przedstawiciele zespołów, czy moglibyście się podzielić, bo tutaj padło takie pytanie, czy moglibyście się podzielić informacją, jak wygląda u was struktura zespołów, tak? Czy na przykład macie jakichś data engineerów, czy sami wszystko tworzycie i uprodukcyjniacie? O tak, bardzo ciekawe pytanie, dziękuję, Kinga. To jest tak, że cała praca jest podzielona też na zespoły. Jest zespół data, który zajmuje, czy też data engineeringu, który zajmuje się pozyskiwaniem danych i ich przygotowaniem pod to, żeby można było z nich korzystać. I trochę mi to przypomina był taki mem z taką wielką kapibarą, na której płynęła taka mała kapibara, tak? Więc jest ta wielka kapibara, czyli data engineering, i my ta mała kapibara, która na tym płynie i z tego korzysta. Natomiast po drugiej stronie już uprodukcyjnienia jest też dedykowany zespół, który się zajmuje infrastrukturą przygotowaną do deploymentu modelu. Oczywiście gdyby była potrzeba, to można też samemu ustawić sobie Kubernetesa i się tym bawić, ale mamy gotowe rozwiązania, które pomagają nam szybciej pracować. Także jest podział ról, żebyśmy mogli się skupić na tym, co jest ważne, czyli na dowożeniu modeli i nie musieli się martwić infrastrukturą, ponieważ bycie w data science to jest kreatywne rozwiązywanie problemów, natomiast utrzymywanie infrastruktury, na której to wszystko chodzi, to jest trochę inna struktura problemów, na którą, do której też potrzebne jest inne podejście. Z naszej perspektywy, my jako taką samym data science w tym sensie, żebyśmy próbowali wynajdywać insighty, wyjaśnienia, profile na podstawie danych, które posiadamy, jako tak się nie zajmujemy. Z tego podstawowego względu, że to, o czym mówiłem, czy to, o czym się zajmujemy w DLC, to jest kwestia przede wszystkim tworzenia aplikacji typu uczenia maszynowego, ML-owych, do rozwiązań i naszych wewnętrznych, autorskich, jak i do rozwiązań, które realizujemy bardzo często dla naszych klientów. I to, w jaki sposób u nas jest zorganizowana ta cała
no, komórka czy zespół, który zajmuje się tworzeniem aplikacji ML-owych, to bym powiedział, że mamy w zasadzie dwa obszary do zagospodarowania, bo pierwsza rzecz to jest kwestia aplikacji, które uruchamiane są w dość bezpiecznych, czy powiedzmy komfortowych środowiskach, takich właśnie jak centra chmury, centra tak, serwerowe i czy chmura powiedzmy obliczeniowa, gdzie się specjalnie nie zastanawiamy nad tym. Oczywiście dbamy o to, ale nie stanowi to nigdy jakiegoś wielkiego ograniczenia, aby zastanawiać się nad dostępnością zasobów takich powiedzmy jak moc obliczeniowa czy storage. I to jest pierwsza podgrupa w tym obszarze. Natomiast druga zajmuje się z kolei rozwiązaniami, które są o tyle bardziej wymagające, że musimy się liczyć w bardzo wielu przypadkach z ograniczeniami właśnie takimi jak storage czy dostępna moc obliczeniowa, bo są to projekty, w których machine learning jest wdrażany na urządzeniach brzegowych, czyli tak zwane AI na Edge'u czy Edge Machine Learning, gdzie praca na GPU, VPU i czy NPU, które mają obsłużyć rozpoznawanie obrazu czy inne typowe zastosowania uczenia maszynowego czy sieci neuronowych, są ograniczone właśnie w bardzo, bardzo silny sposób tym, ile mamy energii do dyspozycji, jaki mamy storage, czy wreszcie jaka jest dostępna moc obliczeniowa, bo czasem mówimy tutaj o mikrokontrolerach, czasem mówimy o właśnie ASIC-ach takich jak GPU, NPU, a z drugiej strony koniec końców jest też zawsze opcja i to jest coś, czym zaczynamy się zainteresować ze względu na wydajność energetyczną, jak właśnie FPGA, czyli bardzo bardzo wydajne pod względem energetycznym, stosowalne w urządzeniach brzegowych, takie właśnie jak huby czy urządzenia nasobne, tak, wszystkie wearable, gdzie ta aplikacja zastosowania AI musi działać, ale jednocześnie przy bardzo właśnie dużych ograniczeniach. Więc powiedziałbym, że w naszym przypadku jest to podział dwojaki, to jest chmurowy AI i AI na Edge'u. I to jest taka w zasadzie główna forma organizacji, w której osoby związane z szeroko rozumianym data science i w szczególności te, które zajmują się przetwarzaniem danych z użyciem ML-a, u nas w takiej formule pracują. Mhm. Tutaj padło też takie pytanie, jaki algorytm najlepiej nadaje się do image recognition, tak? Czy jest to na przykład YOLO i jak połączyć ten wyuczony model z aplikacją mobilną lub webową? Jakbyście mogli tak pokrótce opowiedzieć na ten temat coś. Tam Mateusz wspominałeś, że tworzycie produkty gotowe z wykorzystaniem, to czy macie tam jakieś specyficzne podejście do tego pod tym względem, czy tutaj wszystko zależy od tego, jaki projekt, jaki klient i co tam musi być zrobione? To powiedzmy, że w zależności od tego, z jakim klientem pracujemy, jaki jest stos technologiczny, też jakie jest środowisko, w którym będziemy uruchamiać aplikacje, bo podejścia są różne, bo tutaj gdybym miał powiedzieć, czy ja teraz będę rekomendował YOLO, czy ja będę się trzymał gdzieś bibliotek z OpenCV, czy ja będę szedł w jakimś innym jeszcze kierunku, to bym postawił raczej może nie kropkę, tylko trzy kropki i chętnie do takiej rozmowy wróciłbym w innym momencie. Natomiast to, na co bym zwrócił uwagę, to przede wszystkim różnorodność aplikacji, z jakimi w przypadku image recognition możemy mieć do czynienia, bo jedna rzecz to jest kwestia przykładowo rozpoznawania obiektów tutaj takich makroskopowych, gdzie pracujemy na przykład nad aplikacją, w której rozpoznawana jest piłka, w którą piłkarz uderza nogą, ta piłka wędruje z jakąś taką prędkością do bramki i tutaj jest to jeden problem, do którego podejście wyglądało będzie tak, a nie inaczej. Innym z kolei problemem będzie to, nad czym pracujemy w innym równoległym projekcie, gdzie nasze zadanie polega na tym, żeby dokonywać automatycznej
i identyfikacji elementów obrazu i klasyfikacji tych elementów, czy rozpoznania, może tak, rozpoznania tych elementów w przypadku przetwarzania zdjęć satelitarnych, które co więcej mają być przetwarzane na urządzeniach brzegowych, czyli dokładnie na payloadzie, czy na pokładzie w naszym przypadku akurat nanosatelity, gdzie znowuż mamy do czynienia z dużymi ograniczeniami, jeśli chodzi o dostępność mocy, czy do energii i też ograniczenia storage'owe, w związku z czym to też będzie wyglądało w tym przypadku zupełnie inaczej. Inne jeszcze powiedzmy zastosowanie, gdzie mamy do czynienia z zupełnie innym podejściem, bo pracujemy na kamerach, na układzie dwóch, trzech kamer RGB bez głębokości i na tej podstawie trzeba znowuż w urządzeniu brzegowym wyprofilować trójwymiarowy obraz dłoni, z którą jakiś tam system robotyczny ma w którymś momencie coś zrobić, powiedzmy, że przymierzyć zdalnie na trójwymiarowym obrazie pierścionek w ramach jakiejś akcji promocyjnej czy formy reklamy i tak dalej. I każde z tych projektów wymaga właśnie innego podejścia i jest to kwestia, bym powiedział, nie tyle powiedzmy dyskusyjna, bo są dobre praktyki, są dobre rozwiązania, ale niejednoznaczna tak całkowicie. No i mamy jeszcze czas na ostatnie pytanie i tak już jesteśmy troszeczkę po czasie, ale czy używacie jakichś pretrenowanych modeli NLP dla języka polskiego? Jeżeli tak, to jakich? Czy pojawiło się ostatnio coś lepszego niż Roberta? Tutaj możliwe, że chłopaki z OLX-a będą mieli coś do powiedzenia w tym temacie. Okej, więc tak, znaczy my akurat jako nasz zespół nie używamy w tej chwili pretrenowanych modeli. Oprócz tak naprawdę takiego przetwarzania wstępnego języka, czyli używam tego Spacey, też dlatego, że jest dostępny w wielu językach, a mamy, jak widzieliście, tam 7 rynków, a języków jest jeszcze więcej na nich, więc to jest coś, czego rzeczywiście używamy. A jeśli chodzi o to, czy pojawiło się coś lepszego niż Roberta, nie wiemy. Myślę, że można zobaczyć na Hugging Face, co się znajduje i czy... Wiem, że konkurencja, czyli Allegro, tam jest model, który się nazywa Herbert, więc może on. Trudno mi jest powiedzieć. Ale też używamy czasami modeli, które są nie są pretrenowane, tak? Czyli coś oparte po prostu o word-to-vec, czyli na przykład fast text i za jego pomocą po prostu mamy odpowiedni zbiór, tak, i uczymy. Z danych mamy zwykle dosyć dużo, tak, więc to nie jest problem, mamy dużo ogłoszeń, więc czy czatów użytkowników, cokolwiek, mamy na czym uczyć. Dzięki wielkie. Dzięki ogromne za wszystkie odpowiedzi, za to, że świetne prelekcje dzisiaj daliście. Dzisiaj wystąpili Mateusz Bonecki z DAC, Tomasz Jamiński, Piotr Sobczyk i Mikołaj Szal z OLX-a. Ogromne gorące dzięki Wam za udział. I tutaj chciałem zwrócić się do wszystkich, którzy nas słuchają. Jeśli ktoś chciałby zostać prelegentem na naszym Data Science po godzinach volume 3, zapraszamy do kontaktu. kontakt@infoshareacademy.com. Ten adres też pojawi się w komentarzach, więc śmiało zachęcamy do tego, żeby się do nas odezwać. Jeśli pracujecie nad jakimś ciekawym projektem, pracujecie nad czymś z obszaru Data Science, chcecie się podzielić swoim doświadczeniem, naprawdę gorąco zachęcamy do kontaktu. Będziemy mogli dać Wam przestrzeń do tego, platformę do tego, żeby opowiedzieć szerszej publiczności o tym, co robicie. Jeśli z drugiej strony chcielibyście zacząć uczyć, tak, innych tego, jak wygląda data science, co się robi w data science, szukamy cały czas trenerów InfoShare Academy, zawsze bacznym okiem obserwuje rynek. Jeśli chcielibyście zmierzyć się z tym wyzwaniem, zdobyć nowe doświadczenie,
też również zachęcamy do kontaktu, szukamy trenerów najróżniejszych specjalności, także zostawcie swój namiar na siebie na mailu, odezwijcie się do nas, bardzo chętnie Was poznamy i być może nawiążemy współpracę. No i przypominająco, tylko pokrótce, obowiązuje rabat 6% Data Science 6 na szkolenia online'owe z Akademii Deep Learningu, z AWS-a i z Pythona. Są tam ścieżki tematyczne, które pozwalają dobrać ten materiał pod wasze preferencje, więc tutaj zachęcamy do korzystania. Ogrom godzin nauki, ogrom wiedzy, świetni specjaliści, świetni trenerzy, którzy to prowadzą, którzy przygotowali te materiały, także tutaj polecamy gorąco. No i oczywiście też nasze kursy z trenerami na żywo, weekendowy bootcamp Data Science, kurs analizy danych w Pythonie i wieczorowy kurs SQL i przetwarzania danych. To wszystko też do końca tygodnia z rabatem Data Science po godzinach, więc śmiało, śmiało kontaktujcie się. U nas osobą kontaktową najlepszą w przypadku tych kursów będzie Agnieszka. Do Agnieszki można napisać, można się odezwać telefonicznie, z Agnieszką porozmawiać i dowiedzieć się szczegółów tego, jak wyglądają nasze kursy, co tam się na nich dzieje. I Tech3 Camp 9 listopada. Następne spotkanie dotyczące Data Science, tutaj również zapraszamy gorąco, będą też prelekcje, będzie można dowiedzieć się nowych, fajnych rzeczy. I na sam koniec jeszcze chciałbym podziękować naszym partnerom IT Leaders, ML Gdańsk, InfoShare Konferencja i Tech3 Camp. Również gorąco im dziękujemy za pomoc w przygotowywaniu, w tym, że nasze meetupy się odbywają. No i oczywiście wszystkim, którzy nas słuchają, ogromne, ogromne dzięki za udział. Wszystkie prezentacje, materiały dostaniecie na maila już jutro. Oczywiście pod warunkiem, że zapisaliście się na stronie, tam link się pojawiał po drodze, także jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił, to zachęcamy do tego, żeby kliknąć i dzięki temu dostaniecie wszystkie materiały, które dzisiaj gdzieś tam po drodze się pojawiły. Jeszcze raz ogromnie dziękuję, do zobaczenia następnym razem i miłego wieczoru.